Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, przed rozpoczęciem obrad przypominam, że cały czas obowiązują nas obostrzenia związane z przepisami dotyczącymi pandemii COVID-19 i proszę uwzględnić to w swoich działaniach. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, witam Państwa radnych, mam nadzieję, że będę miał okazję przywitać również Pana Prezydenta, witam Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię Prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Spotykamy się też po raz pierwszy, można powiedzieć, w takiej formie służbowej, a nie uroczystej, na tej pięknej, odnowionej sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Pan radny Sławomir Chrzanowski. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 43. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Mirosława Gabrysiaka. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego rzymskiego, propozycje zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 43. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 11 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał, w związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad. Wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 12. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021 rok, przekazanego 27 września. 13. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, przekazanego Państwu 23 września. 14. projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043, przekazanego 23 września, 15. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Kalisza, przekazanego 23 września tego roku. Ponadto w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza. Przepraszam, dziękuję bardzo. O punkt 13 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
Proszę Państwa,
prosiłbym o informację o obrad. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dostałem informację od służb technicznych, że sesja jest transmitowana poprzez e-sesję. Link do dzisiejszych obrad jest na www.pikanis.pl. Tam znajduje się link do dzisiejszych obrad, a ze względu na pewne ograniczenia niewynikające przynajmniej z naszej strony, bo jest to przepis linku, jego sesja jest transmitowana poprzez YouTube. Szanowni Państwo, w takim razie wstawiam obrady i przechodzimy do punktu drugiego. Punktu zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia 2021 roku dotacji na plaży osób badowskich, miasta badowskich i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych i zabytkowych zabytków lub ujętych w innej ewidencji zabytków, strony 4, 6 materiałów sesyjnych. Szanowni Państwo, Rada Miasta Kalisza uchwała z marca 2020 roku przyznała udział osób zainteresowanych dotacją. Jest to 1000 zł na renowację nagrobka na cmentarzu górskim w stolicy Górnośląskiej Kalisza. Jednak dnia 8 czerwca 2021 roku do prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło pismo, w którym beneficjenci na pewno kontrolowało rezygnację z przyznanej dotacji. Konsekwencją tego faktu jest zmniejszenie wydzielonej budowy kalisza do 2021 roku łącznej kwoty na dotację do procesu potocznym. Restauratorskich wyrobów budowlanych i zabytków posiadanych terenowych zabytków nie znajdujących się w ewidencji zabytków miasta. Będzie uchwały też będzie zaopiniowały Komisję Merytoryczną, Komisję Edukacji Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju i Inwestycji w Unii Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeden z tych głosów jak przegłosowali uchwałę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, kto się wstrzymał, kto się wstrzymał, kto się wstrzymał, kto się wstrzymał. Za,
Dziękuję.
Dziękuję, stwierdzam wniosek uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Ustalenie wysokości opłat za usługi przepisów o wolnych statków oraz nowych obiektów wpływających na 2020 rok w sprawie 435 Matodelskiej. Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku, gdy prowadziła go osoba w stanie poszkodzenia alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policja. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, corocznie określa się w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, biorąc pod uwagę stawki tych opłat określone we właściwym odniesieniu ministra finansów. Wiem, że celowita uchwała budzi nas wielokrotnie różnych, ale obowiązek ustawowy tak wygląda. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisję Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Cyfrowego, a także Komisję Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wyciągnięcie tej ilości przycisku. Dwadzieścia głosy za, mimo głosów przeciwnych, które się wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub innego wymiennika ciepła, strony 3642 materiału sesji. Projekt uchwały to propozycja Klubu Radnych Polska 2050 dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości po spełnieniu warunków nieokreślonych budynków lub ich części położonych na terenie miasta Kalisza, do których podłączono sprawną instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompy ciepła, rekuperator lub lutowy wymiennik ciepła. Proponowanie zwolnienia ma na celu wspieranie rozwiązania ekologicznych. Proszę o zabranie głosu panu Barbarę Józefa, przewodniczącą Klubu Radnych Polska 2050. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni radni, szanowni przewodniczący, witając państwa. Ta uchwała jest państwu znana i obowiązywała już w 2020 roku, wówczas wprowadził ją pan prezydent, miał wszyscy poparcie. Było to bardzo dobre rozwiązanie. Ja przede wszystkim przyjmuję stanowisko jako Polska 2050, że samorząd lokalny powinien być tym podmiotem, który inspiruje, pobudza do takich proekologicznych działań. I żeby takie programy były efektywne i przynosiły naprawdę trwałe efekty, muszą być rozwinięte wcześniej. Rok obowiązywania tej uchwały wcześniejszej w 2020 roku był zdecydowanie za krótki. Musimy też sobie zdawać sprawę, że będziemy ponosić koszty transformacji energetycznej i po prostu będziemy musieli stosować nasz budżet miasta. Ja przysłaliśmy Państwu tę uchwałę już w maju do konsultacji, żebyśmy mogli ją może omówić. Rozmawialiśmy z prezydentem na ten temat i bardzo proszę o to, żebyście Państwo dzisiaj wyrazili poparcie dla tej inicjatywy, bo myślę, że to jest korzyścią nie tylko dla naszego zdrowia, ale też w wielu sytuacjach na przykład dla konkurencyjności, bo plan wytężony musimy myśleć o tym, jak przejść w tą transformację energetyczną w sposób jak najlepszy i najszybszy dla naszego regionu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy też chciałbym zabrać głos w tej sprawie? Proszę pani przewodnicząca. I pan prezydent. Chciałby pan prezydent. Najpierw proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tego Pani Radna Wójta powiedziała, że w 2020 roku przygotowaliśmy taką uchwałę, bo również myślimy, że samorząd powinien zachęcać i inicjować tego typu działania. Uważam, że ta uchwała taką rolę tutaj spełniła. Jak wszyscy wiemy, a
przekazał opieki obowiązywania, które są zakończone. Także uważam, że jest to wpływ daleko na ten moment idący. Jeżeli będzie możliwość, to my w tym uchwale w ciągu roku jesteśmy w stanie zawsze wprowadzić. Obowiązuje plan gospodarki mieszkaniowej. Będziemy go w formie również uchwał realizować. Natomiast uważam, że dużo właśnie jest w tym momencie, dużo większy efekt takiej ekologicznej, to o czym pani radna mówiła, chyba nam pewna wymiana tych cukrów, gdy właśnie dodatkowy milion znaleźliśmy w budżecie na tematy w pierwszej kolejności i mieli po prostu te nieekologiczne pierwsze. To jest uważam priorytet, a nie pomaganie firmom i pomaganie instytucjom różnego rodzaju w tym, żeby wyjątkowo wykonały. Ja tylko powiem pani radna, że w tej chwili jest bardzo dużo mechanizmów finansowych, które skorzystają z budownictwa, żeby ta pani stała się wybudować. No i są na to pozyczne dofinansowania również z tych instytucji, powiedzmy, centralnych. A sama kolejna do instalacji jest powoduje dużo oszczędności w ramach zobowiązujący prąd. Także pytania, na które chcemy mieć odpowiedzi, to jest na pierwszym punkcie rozwoju, na które powiedzmy mogą inwestować, aby swoje siedziby zmieszać do ramówki. Ja tylko też powiem pani, radna się też posłuchać, że też sobie firma zamontuje fotowoltaikę na swoim dachu, to nie ma bezpośredniego przełożenia, ale to jest zastępstwo. Bezpośrednie przełożenie to są kopciuchy. To są kopciuchy. I licytacja kopciuchów powinna być naszym priorytetem. I tak, jak to wszyscy powiedziałem, to na wtedy nie ma zwrotu, nie znaczymy, żeby te wszystkie wnioski, które zostały złożone w Polsce na dnia na kopciuchy, mogły być dofinansowane. Program oczywiście było tutaj mówić na razie na szczeblu możliwości, ponieważ jest to dofinansowane w wysokości, ale w ogóle dofinansowania tych jednostki. Okazało się, że to były bardzo korzystne rozmowy. Bardzo dużo mieszkańców się zwróciło o to dofinansowanie. W tej chwili to gwarantuje środki na to, by po prostu te kopciuchy likwidować. W dalszej kolejności, jeżeli będziemy to potrzeba, będziemy zwalniać firmy z podatku nieruchomości, które mają na fotowoltaikę. Jest jeszcze kolejny pomysł, który będziemy potrzebować przedstawić. To jest kwestia wizerunek dachów w zielonych strefach. To jest dużo miejsca, dużo miejsca. Dużo miejsca jest od dachów finansowych, które powinniśmy na dachach. Natomiast mamy właśnie na zasadzie pomocy, które można zaangażować, żeby stały się zielone dachy, na stałe się zielone strefy. To również na przykład powinniśmy było wysłać w miejscu i również przekładać to na oczyszczenie powietrza. Także bardzo proszę zaproponować, aby tego projektu na razie głosować, bo przypadnie na to, jak będziemy wiedzieli, jak sytuacja finansowa nas proszę kształtuje i czy można to po prostu stać, by takie ulgi dla mieszkańców, ale głównie dla ulgi korzystając z tego przedsiębiorców, którzy mają że to jest dachów, a pani radna, państwo do nich wszystkich stało miasto Zawal, które my mamy w budżecie wprowadzić inwestycje do tego dofinansowania. Również tym podatku do nieruchomości, które państwo chcecie dofinansować. Jeżeli tutaj niestety wyrazić te sprawy, ja uważam, że odpowiedzialne podejście do tych sprawy jest za wcześnie. Czekamy na to, jak będziemy analizować tutaj te dochody i dochody z tych podatków. Pan Stanisław, jeśli to wszystko było Państwu przedstawił. Proponujemy nowe rozwiązania, takie jak zielone dachy i zielone stany zachęcamy mieszkańców do tego, by to, co było jeszcze w stanie się tak naprawdę stało, jeszcze nie ma, ponieważ te zielone dachy to powstały pewnie kilka do tej pory, żeby planować tego typu rozwiązania. I takie jest moje zdanie, aby my tutaj podległe uchwały analizowaliśmy i prosimy o odrzucenie tego projektu. Dziękuję bardzo.
do władzy miasta, żeby podjąć bardziej konstruktywny dialog z polską spółką gazownictwa, bo likwidacja tych podgrzewów musi wiązać też z rozbudową sieci gazowej. Też podałam interpelację z panem Sygnalańskim, gdyż dużo osób zainteresowanych wymianą pieców na ogrzewanie gazowe, ale niestety polska spółka gazownictwa nie przychyla się do tych prób. Ja rozumiem, że nie jest to bezpieczeństwo od pieści miasta, jednak myślę, że tutaj ten dialog powinien być taki, no bardziej zdecydowany, tak jak się mówi, bardziej konstruktywny. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu, pan prezydent. To, co pani radna, ja oczywiście ten temat sam pochodzi, nie mówię o siedle na szkole, natomiast niestety sytuacja jest taka, że spółka gazownicza, która działa w zasadzie spółki, no musi również każdemu uczestniczyć tego Excela i więc się to po prostu nie opłaca, jeżeli jest ta budowa rozproszona i dodatkowo pochodzi koszt od tworzenia tej nawierzchni, ponieważ trzeba na węgnie, który jest poprawiony po prostu powietrza.
dlaczego na przykład mamy kolejny przedsiębiorstwo wniosków na kwotę 499 000 zł, a na obecnie mamy sesję w ramach procedowania zmian uchwały dotyczących zmian budżetu przekazujemy na więcej kolejny milion. Też będziemy chcieli do końca roku prawdopodobnie w miarę możliwości budżetowych przekazać też kwotę do miejskiego zarządu budynku mieszkania. Chciałam też poinformować, że miasto zrealizowało projekt pod nazwą poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału osób w wytwarzaniu energii na terenie miasta Kalisza, którego celem jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. I tutaj mogę przedstawić Państwu taką analizę, z którą wynika, że zakres wiekowy projektu obejmował zadania inwestycyjne polegające na dostawie i montażu instalacji. Tych instalacji, jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, było 329, pole florosłoneczne 438. Zestawy instalacji obserwacji montowane w 366 lokalizacjach na terenie całego miasta. Całkowity koszt projektu wyniósł 7 320 901 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 5 728 000 zł. Kwota wkładu własnego miasta wyniosła 1 835 000 zł. Biorąc pod uwagę zabezpieczenie dochodów miasta na właściwym poziomie umożliwiającym realizację środków inwestycji lokalnych w związku z zapewnieniem mieszkańców prowadzącym działalność gospodarczą na terenie naszego miasta. Proszę Państwa, o nieprocedowanie tej uchwały w takiej formie, jaka została przedłożona przez radnych Polska 2050. Planujemy na kolejne lata w związku z tym, że mamy stosunkowo po 3 500 źródeł jeszcze do wymiany w naszym mieście. Planujemy się znaleźć w kolejnych latach 2 miliony złotych na to, na wymianę źródeł i na to, co mógłby być wydany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos poprosił Pan Radny. Chciałem w imieniu naszego klubu prosić o 15 minut. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, poprosimy o głos. Szanowni Państwo Radni, drodzy zaproszeni, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam obrady dzisiejszej sesji. O głos poprosił Pan Przewodniczący Eskandarwicz, proszę. Przypominam, jesteśmy w punkcie 10. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego, wymiennika ciepła. Panie Przewodniczący, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci. Pan Prezydent w 2019 roku wprowadził pod obrad Rady Miasta Kalisza niemal identyczny projekt. I tutaj mam pytanie do Pani Skarbnik. Czy wówczas Pani Skarbnik opiniowała propozycję Pana Prezydenta w 2019 roku? Jeśli tak, to jaka była Pani opinia na ten temat? Pytanie jest chyba taka, bo Pani ma negatywną opinię co do projektu uchwały. Dlatego pytam o to, czy Pani widział w 2019 roku zaopiniował projekt uchwały, który został zaproponowany przez Pana Prezydenta? Jeśli tak, to jaka była opinia? To jest pierwsze pytanie. Ale jeszcze nie skończyłem, Panie Prezydencie. Spokojnie. To rozumiem obawy Pana Prezydenta co do przyszłego budżetu, gdzie być może będą mniej przychodów, dochodów do budżetu miasta Kalisza w kontekście Polskiego Ładu. Chcę przypomnieć, że Pan Prezes Rady Ministrów, Pan Premier Mateusz Morawiecki na każdym spotkaniu zapewnia, że samorządy nie stracą. Myślę, że Pan Prezydent nie ma podstaw, żeby nie wierzyć. A więc Pan Prezydent powinien być spokojny, że nie będzie mniej dochodów do budżetu miasta Kalisza. Jeśli Pan Prezydent opowiada się o tym, że chciałby zlikwidować coraz więcej kopciuchów. Moje pytanie jest następujące. Ile kopciuchów w ostatnich latach, odkąd Pan Prezydent jest prezydentem miasta Kalisza, do swojego miasta, ile kopciuchów został zlikwidowany? Jaka jest tendencja? Czy coraz więcej kopciuchów likwidujemy, czy coraz mniej? A w stosunku Panu Prezydencie, popatrz po lewej stronie, jest kamienica Pikarska 3, gdzie właśnie mają kopciuchy, gdzie tam starsi ludzie nie stają, a od dłuższego czasu dobijają się do Pana, żeby podłączać budynek do Cyklu Kalińskiego. Nie ma obsługi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Krystian Dynastowski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Radny, gdyby Pan słuchał tych naszych wypowiedzi wcześniej, to myślę, że te pytania by nie padły. Po pierwsze, jeżeli chodzi o opinię tutaj Wydziału Finansowego i Pani Skarbnik, to ona jest, wiadomo, że każda uchwała zwalniająca z podatku niesie za sobą skutki finansowe. I Wydział zawsze taką kalkulację przygotowuje i my podejmujemy decyzję tak, no, na zasadzie takiej, czy jest to koszt, powiedzmy, uzasadniony. Natomiast sytuacja nam się znacznie zmieniła w 2019 roku. Tak? Była pandemia, jest w tej chwili są zmiany, których my nie możemy uważać, że ich nie ma, bo jedyną zmianą, jaka jest, to jest taka, że będą zmiany w udziale dochodów z podatku. I to wiemy. Jakie będą mechanizmy, powiedzmy, rekompensaty, pomocy dla samorządów, tego jeszcze nie wiemy. I na ten moment, jeżeli odpowiedzialnie podchodzimy do budżetu, Panie Radny, to nie możemy podjąć takiej decyzji, no bo nie wiemy, jakie będą skutki. Mamy zaplanowane w WPF-ie również inwestycje. Chyba nie muszę Pana Radnego przekonywać, ile się w tej chwili w Kaliszu w zakresie inwestycji dzieje. Są kolejne planowane i my musimy zagwarantować finansowanie na to, a nie w tej chwili myśleć o tym, żeby kolejne grupy, powiedzmy, z podatku zwalniać. Ja się bardzo cieszę, że klub radnych Hołownia 2050 podłącza się jakby pod ten nasz projekt uchwały, bo tak jak to było powiedziane, to my wprowadziliśmy ten projekt. Można powiedzieć, że chwilowo go zawiesiliśmy i odwiesimy go wtedy, kiedy będzie możliwość po prostu tego zrobienia. Jeżeli chodzi o kopciuchy, Panie Radny, ja Pana zaproszę po tej Radzie, jeżeli Państwo zobaczą, jaki jest zasad, jeżeli chodzi o kopciuchy, pójdziemy sobie na wieżę ratuszową i
pan radny policzy, zapewniam pana, że na rękach jednej ręki, w obrębie Śródmieścia z wielu kominów leci czarny dym z kopciuchów. Zapraszam i mam nadzieję, że zamieści pan informację i zdjęcie zrobi, ile tutaj kopciuchów w tej chwili w Śródmieściu, w tej chwili kopci. Odnośnie tych liczb, myślę, że pan wiceprezydent Kulawinek i przewodniczący i pan naczelnik panu w liczbach precyzyjnie na to odpowiedzą. Natomiast ostatnio pojawiła się taka informacja w mediach, ile w Warszawie wymieniono tych kopciuchów i mogę panu powiedzieć, że w Kaliszu kilkakrotnie więcej, przynajmniej w tym roku, także myślę, że jakby tutaj porównywać skalę naszych samorządów, to mamy się w tym zakresie czym chwalić. I tam to jedno pytanie, z czego dotyczyło? Chcecie? No, może nie ta pani sprawni, bo była pani poprzednia. Myślę, że ta opinia nie musiała być pozytywna, także no to chyba jest samo nasze kwestie, że po prostu no, stwierdziliśmy, że ta uchwała jest dobra i jesteśmy w stanie udźwignąć jakby tę ulgę. Natomiast w tym momencie decyzja jest taka i opinia jest taka, że jest bardzo ciężko. Jeżeli będzie możliwość, my to odwieźliśmy, myślimy również o pewnej grupie, która w tej chwili była wyłączona, nie udało jej się w tym PGN-ie, a była pewna grupa z różnych względów, głównie były błędy po stronie tych wnioskodawców. My pracujemy nad tym, by umożliwić im, tym ludziom, którzy już na warunkach, powiedzmy, które znali, podjęli inwestycje, ją zrealizowali, a nie mogli jej rozliczyć w mieście, ponieważ popełnili błędy zgłoszone do PGN-u. Pracujemy nad tym, jak umożliwić tym przedsiębiorcom, którzy można powiedzieć, że w tym momencie nabyli jakby te prawa i postaramy się im zrobić. Tam ta uchwała wygasła i nie ma. Będziemy starali się pomóc właśnie tym osobom, a kolejne grupy i kolejne zwolnienia będą wtedy, kiedy sytuacja finansowania będzie na to pozwalała. Dziękuję. Jeszcze proszę tą informację odnośnie kopciuchów. Dziękuję bardzo. Pan wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni goście, to jeszcze raz prosiłbym o taką uważność pana radnego, bo oczywiście ja mogę jak mantrę powtarzać wielokrotnie. Jeszcze raz przypomnę. 2 600 000 w tym roku przeznaczamy na wymianę źródeł paliwa stałego. To jest około 500 kopciuków do wymiany. W zeszłym roku była to kwota 1 471 000, około 314 kopciuków. Wie pan doskonale, że wnioski, a ilość kopciuków ze względu na starą uchwałę była inna. Mamy w tym roku wymianę według starej uchwały i według nowej. Chcemy w przyszłych latach, kolejnych latach, przeznaczać około 2 miliony na wymianę źródeł paliwa stałego. Do wymiany pozostało około 3800-3900 kopciuków. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Sławomir Lasiecki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Wysoka Rado, panowie prezydenci. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w radcie przerwy przedyskutował. Szanowni państwo, przepraszam panu radnemu, ja mam taką prośbę, jeżeli państwo, pan przewodniczący, wiceprzewodniczący i pan wiceprezydent chcieliby podjąć dyskusję, to albo prosiłbym z mównicy, albo ewentualnie po sesji. No, żebyśmy tutaj sobie nawzajem nie przeszkadzali. Proszę bardzo, proszę kontynuować. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w trakcie przerwy przedyskutował ten projekt uchwały po raz ponowny i skłaniamy się do zdania pana prezydenta z uwagi na to, że po prostu, że faktycznie nie sposób jest przewidzieć, jak będą wyglądały finanse miasta w najbliższym okresie. Z uwagi właśnie na pandemię, która nadal panuje w naszym kraju. My o
oczywiście doceniamy tutaj wysiłki koleżanek i kolegów radnych, którzy zgłosili ten projekt uchwały. My również skłaniamy się do tego, że po prostu jak najbardziej trzeba wspierać wszelkie działania proekologiczne. Jednak zwracamy uwagę na to, że tego typu inwestycje są głównie realizowane w okresie letnim. W związku z tym skłaniamy się do tego i prosilibyśmy o to, żebyśmy wrócili do dyskusji wiosną, gdzie zakładamy, że po prostu będziemy po pierwsze wiedzieli więcej o sytuacji materialnej miasta, a z drugiej strony po prostu te osoby, które będą występowały, będą faktycznie mogły przystąpić do realizacji tych projektów. W związku z tym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za odrzuceniem na dzisiejszej sesji wprowadzenia tego punktu do tej uchwały do porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Skandalik, Adwokat Prostra. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Radny, Panie Radny, żebyśmy obradowali w przyszłym roku nad tą uchwałą, ponieważ będziemy widzieli, jakie będą skutki finansowe albo jaka będzie sytuacja budżetowa w przyszłym roku. Chcę Panu powiedzieć, że skutki finansowe wynikające z tej uchwały będą w 2023 roku. Pierwsze skutki finansowe. Jeśli dzisiaj uchwalamy tę uchwałę, to dopiero dotyczą inwestycji w 2022 roku, a nowe obliczenie od podatku od 2023 roku. Czyli praktycznie pierwsze skutki finansowe będą za dwa lata. Dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie. Przepraszam, że o tym zapomniałem. Pan prezydent mówi, że ta uchwała nie ma znaczenia dla środowiska. To jaki cel przyświecał Panu w 2019 roku, prowadząc tę uchwałę pod obrady Rady Miasta Kalisza? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja chciałem doprecyzować, bo my tutaj wszyscy mamy dobre chęci i chcemy dobrze, ale o co tutaj chodzi, tak powiedział mój kolega z mojego klubu. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy, jeżeli mamy rozmawiać, to na forum Rady wszystkich tematach, żeby ustalić pewne ścieżki. Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że ktoś jakiś pomysł ma i go wrzuca. I jest różnica między na przykład zbieraniem deszczówki, a zwolnieniem z podatku dużych firm i tym podobnych. Dlatego powinno być ustalone oczywiście we wspólnej dyskusji, w rozmowach również z władzami miasta, pewna taka mapa drogowa, ścieżka, punkty, które będą po kolei realizowane, tak żeby to wytrzymał budżet, żeby to miało, jak to się mówi, pospolicie ręce i nogi, a nie, że wyskakują tematy, bo mamy tutaj taką rzecz. Dlatego, jeżeli będzie taka możliwość, że będziemy mogli na forum Rady Miasta przedyskutować tematy na merytorycznych komisjach i ustalić, oczywiście też pytając panią Starnik, czy panów prezydentów, jak to możemy wspólnie osiągnąć bez takiego niepotrzebnego dyskutowania i szarpania się, jesteśmy jak najbardziej otwarci za to. Bez względu na to, jak będzie tutaj potoczyć się los tej uchwały, czy innych propozycji, uważam, że powinniśmy to zrobić merytorycznie, ale również logicznie ułożyć całość, tak żeby funkcjonowanie zarówno miasta i budżetu pozwalało na realizację danych kolejnych uchwał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, w takiej sytuacji prosiłbym o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
9 głosów za, 12 głosów przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Przepraszam, obo jeszcze zgłasza się do głosu pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. I później pan przewodniczący. Nie, rozumiem. Przewodniczący, prezydenci, szanowni radni, bardzo dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za. Platforma Obywatelska, Lewica, oczywiście my jako klub Polska 20% wnioskowaliśmy na to, żeby ten projekt został poparty. Ja chciałam takie słowo powiedzieć, bo oczywiście zgadzam się z panem radnym Arturem Kieleckim, że wprowadzanie takich programów ad hoc, tak by się wydawało, tu takie zwolnienie, za chwilę takie zwolnienie, tu taka propozycja, może być faktycznie takie mające do nawet dla mieszkańców, dla biznesu, do rzeczywistości gospodarstw w jakimś ekologicznym rozwiązaniu. Dobry program to jest ten program, który jest pewny, stabilny, trwa na przykład dużo niestety rok, szczególnie jak ustawa ostatnia była wprowadzona w czasie pandemii i wiele przedsiębiorców nie mogło z niej skorzystać. Cieszę się, że pan prezentował nowe inicjatywy ekologiczne, na pewno sam ona też dobra i nie ma się tutaj zamocnienia, żeby kosztować, że takie rozwiązanie i tak, a tak nie jest dobrze. Natomiast będziemy chcieli rozmawiać z Państwem o tym, żeby może faktycznie wypracować taką politykę długoterminową, jeżeli chodzi o zwolnienie z podatku do nieruchomości za różne rozwiązania ekologiczne. I to tak sygnalizowaliśmy, to jest nowa, bo przecież do Państwa radne wspomniane zmiany nasze pismo i projekt dostały właśnie z powodu konsultacji. Niestety, ja to właśnie wszystko oddałem, nie chcę jakby zwykle do nas wydawane. A jeszcze dla nas bardzo radna z panem prezydentem, ale jesteśmy otwarci na to, żeby choćby zamierzać ten procent bo mam takie wrażenie, że sukces na uchwale rozrobił. Czy to uchwalowało się tak, jak powiedziałem, bo pan prezydent mówił, że przyjął się ten polski budżet. Ale z drugiej strony pokazała, że ogólnie są potrzebowane, że ludzie potrzebują takie ogólne Polsce i żeby nie było na budżet polskowy, ale żeby chciała to kontynuować i być może panie prezydencie uda się w tą nową propozycję, która jak się rozwiązała w tym październiku, czyli pozwalała za inwestycje zamiany dostęp do mieszkanek, może uda się połączyć własne inicjatywy i to jakoś kwestia tego zaangażowania własną, a to co ja wierzę, że i tak bardzo to na pewno atrakcyjne, bo w dużej mierze tu chodzi właśnie o to, że pokazano, że jest to spora ta inicjatywa. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Zanim udzielę głosu panu prezydentowi, szanowni państwo, taka konkluzja tutaj z wypowiedzi. Jeżeli pani przewodnicząca klubu, pani Barbara Oliwiecka, tutaj przychyla się też do pomysłu pana przewodniczącego klubu Artura Kijewskiego, to wydaje mi się, że może dobre byłoby zorganizowanie komisji środowiska w określonym być może składzie, poświęconym tylko i wyłącznie na kwestie związane z długotrwałą strategią, jeżeli chodzi o ekologię w mieście Kaliszu. Ponieważ praktyka jest też taka, że jeżeli dołączamy taki punkt, dołączamy jakąkolwiek dyskusję do takiej normalnej komisji Rady Miasta, to czasami ten punkt gdzieś umyka, bądź ze względu na dużą ilość uchwał, bądź ze względu na dużą ilość innych ważnych punktów na takich komisjach. A być może trzeba byłoby zorganizować taką dedykowaną komisję ochrony środowiska, tak jak powiedziałem, w poszerzonym składzie, gdzie pan prezydent przedstawiłby swoje założenie, jeżeli chodzi o politykę proekologiczną, kluby by się wypowiedziały na temat swoich pomysłów i może rzeczywiście, tak jak tutaj powiedział pan radny Artur Kijewski, do czego się przychyliła oczywiście pani radna Barbara Lidziecka, można byłoby stworzyć dzięki temu taki długotrwały plan. Ja wiem, że my mamy takie strategie, ale chodzi też o to, jak te strategie wcielać w życie i jakie poszczególne pomysły moglibyśmy zaoferować mieszkańcom w dziedzinie wsparcia tych czynności proekologicznych. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze wracając do tych wszystkich mechanizmów zwolnień i tych 8 milionów. Pani Radna, to nie jest tak, że w wyniku przyjęcia tej uchwały wszystkie firmy nagle tutaj w Kaliszu zaczęły montować na swoich dachach panele fotowoltaiczne. Tylko mechanizm jest odwrócony. Te firmy bardzo często miały to w swoich planach, ponieważ w sposób znaczny są w stanie ograniczyć koszty energii. Przecież oni zakładają, wszyscy wiedzą, że ta energia cały czas będzie drożała. Ale jeżeli taki mechanizm się pojawi, no to te firmy wystąpiły również jednocześnie o zwolnienie podatku, ponieważ mogły. Natomiast to nie był, pani radna, jeszcze ja bym, bo między innymi firma, w której pani pracuje również taką instalację założyła, również wystąpiła. Proszę się zapytać tej firmy, ile oni, jaką podatek od nieruchomości, ile stanowi powiedzmy w kosztach działalności całej firmy, jaki to jest procent. To jest znikomy bardzo często procent. Także to nie jest to, co powiedzmy przeważa o racjonalności tej inwestycji i w ogóle powiedzmy warunkuje przeprowadzenie tej inwestycji w tych firmach. To jest jakby dodatkowa uka. My się powinniśmy skoncentrować na tym, czy powinniśmy dawać ją przedsiębiorstwom, którzy modernizują swoje przedsiębiorstwa i tak to będą robić, tak? Ale teraz tak, widzieliśmy dla nich to, powiedzmy, w tych kosztach całej funkcjonowania przedsiębiorstwa, to nie jest duży proces. Natomiast u nas w mieście, które w pewnym sensie żyje, my tu wszyscy żyjemy, z tego działamy, również z tego podatku od nieruchomości, to już jest skala, bo to się zrobiło 8 milionów. I często no, musimy reagować i widzieć, jakie te konsekwencje finansowe były. Dlatego pytanie, czy powinniśmy wspierać przedsiębiorców, którzy i tak te instalacje zrobią, a dodatkowo uzyskają zwolnienie z podatku od nieruchomości, czy pomagać bardziej mieszkańcom i promować montowanie tych systemów zmniejszających zużycie energii pierwotnej w zabudowie rozproszonej bezpośrednio mieszkańców na ich dachach, tak żeby tam to poprawiać, bo wiemy, że największy problem z kopciuchami i z tym zanieczyszczaniem to jest właśnie w budynkach prywatnych i może tylko mieszkańców i to, czego co uważam również było mankamentem tej uchwały i dużym błędem, to, że nie było tam wymogu, że to musi być podatnik z Kalisza. Mogła być firma ze Skalierzyc, która ma powiedzmy jakieś magazyny w Kaliszu i podatek od nieruchomości oczywiście tu płaci, ale rozlicza się w innym mieście. Jak przedmiot ludzi musi być podatnikiem kaliskim tutaj. Tu płacić podatki, wtedy możemy rozmawiać o jakichś ludziach. Także to trzeba spokojnie dopracować wszystko, zobaczyć jaka będzie sytuacja finansowa i rzeczywiście kogo wspierać i wtedy ja będę pierwszy, który taką uchwałę poprze, przygotuję i tak jak mówię, my zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy przygotować nasze miasto do tej transformacji środowiskowej, tak? Odchodzimy od węgla, wszyscy to wiemy, ale musimy zacząć, zanim my będziemy myśleć o panelach fotowoltaicznych i o zwalnianiu firm z podatku od nieruchomości, to musimy zająć się najpierw tymi podstawowymi sprawami, tymi kopciuchami, których jest bardzo dużo. W nieuregulowanych stanach własności, w zasobach NZBM-u, tu mechanizmy wypracować. Jak trafić do mieszkańców, którzy w tej chwili mają miejsce te stare piece i nie myślą o wymianie. Dzięki temu programowi, który my mamy, czyli 7 tysięcy dopłaty, to się sprowadza do tego, że można sobie kocioł gazowy dwufunkcyjny kupić za darmo. Dostajesz ten piec od miasta. Musisz sobie jedynie instalację rozprowadzić w domu. No to wie pan, no każdy jakiś remont musi w swoim lokalu za jakiś czas przeprowadzić. I to też nie jest tak, co pan radny mówi, ile kopciuchów wymieniliśmy. My wiemy, ile było wniosków, natomiast ile piecy zostanie wymienionych i zlikwidowanych w lokalu, ta liczba może być pozornie spadać, bo wcześniej było tak, że na każde źródło zlikwidowane. Jeżeli ktoś zlikwidował jakąś tam kuchenkę taką węglową gdzieś tam w pomieszczeniu, dostawał na to kasę. I ludzie potrafili często no, jeszcze duży remont sobie zrobić w pokazie. Uważam, że to było nie do końca uzasadnione z punktu widzenia jakby zasadności wydawania tych pieniędzy publicznych. My w tej chwili dajemy na cały remont i
oszacowane to zostało na wysokości takiej, że od miasta dostało się nowoczesny dwufunkcyjny kocioł gazowy, to jest około 7 tysięcy. Resztę musisz jakby dołączyć i zrobić od siebie, bo i tak będziesz musiał to zrobić zaraz. Bo i tak będziesz musiał to zaraz zrobić. Bo możliwość ogrzewania tymi kopciuchami się kończy. Co tam jeszcze było? Czy nie? Wszystko? Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że myślę, że gdyby budżet miasta Kalisza było na to stać, to również oczywiście i podmioty gospodarcze i przedsiębiorcy by jak najbardziej pomogli. Nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, bo to jest złe brzmienie, które mógłby ktoś tak odebrać. Że my nie chcielibyśmy, żeby również ulg korzystali przedsiębiorcy, chcielibyśmy. I myślę, że jeżeli będzie budżet miasta Kalisza na to stać, to nie będzie najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o takie podejście. Żebyśmy też nie poszli w tym kierunku, że tylko i wyłącznie indywidualnie korzystający, a nie przedsiębiorcy, którzy korzystają z tych wielu ulg na terenie miasta Kalisza. Panie prezydencie, za chwilę udzielę panu głosu, ale jeszcze najpierw pani radna Barbara Ogwiecka. Ja chciałem zapomnieć, panie przewodniczący, ja może tutaj do większości z państwa jeszcze niedawno byłem przedsiębiorcą, doskonale wiem, że obo przedsiębiorcy chcą korzystać z aktywności i głównie zawsze liczą na siebie. Jest to ta grupa mieszkańców i ta grupa działająca, myślę, że z tego doskonale dają radę. Ja uważam, że my powinniśmy mimo wszystko z pieniędzy tutaj budżetu miasta wspierać to indywidualnych odbiorców, dla których to jest często bardzo duży problem. Innych programów nie ma na pewno modernizację obiektów swoich domów, a to są często bardzo poważne remonty i modernizacje całego systemu odbiorowania i to tam powinniśmy szukać wsparcia, ale najpierw zajmijmy się kopciuchami. To jest najważniejsza sprawa. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem podtrzymać tę wypowiedź, ponieważ jednak na ci lokalni przedsiębiorcy to też są pracodawcy tych ludzi, którzy mieszkają w tych kamienicach z kopciuchami i tak dalej. Pan Jana Barbara Gusta, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję za ten głos, bo faktycznie wierzę, że na takie była intencja prezydenta, ale może to było odczytać tak na korzyść bardzo przedstawiający z tego, że Rada nie chce ich wspierać. Ja panie prezydencie trochę życzyła odwołania do odpowiedzi, bo to była firma, w której pracuję, aplikowała wniosku o członka, to nie wiedziałam, dowiedziałam się po fakcie. Nie zajmuję się tą częścią działalności firmy. Natomiast zgadzam się z tym, że chcę wspierać zarówno mieszkańców, jak i podmioty gospodarcze, bo trzeba starczy pracować w tych podmiotach gospodarczych. I oczywiście, jeżeli ostatecznie odwołałam takiego bezpośredniego wpływu na zdrowie, tak jak kopciuchy, to się zgadzam, bo idę za otwórem oko i otwórem z mieszkania obok. Natomiast na pewno coś wyrokiem z kamerą górą wpływa na nasze zdrowie. I przede wszystkim to znalazł w Polsce zarówno konkurencyjne z firmy, bo nasze wymagania jako osoby, które pracują w firmach prywatnych, nawet strony szczególnie, wiedzą, jaka jest to konkurencyjna z rynku i każdy element, który mogą poprawić, jest bardzo istotny. Ja mam taką sytuację, tak sobie przypominałam, że nawet i po prostu o biznesie, potrzebach biznesu rozmawiać z biznesem, bo ja nie wiem. Ile w tym aplikowano te środki, bo mało to wspierało, a na ile był to faktycznie taki bardzo, że jak było teraz, to kiedy. W naszej kadencji zastanawiało co takiego dla biznesu. I bardzo na początku kadencji zadawałam o to pytanie, bo wiele z propozycji, które należy to dużo w firmach, pytało się, co teraz będzie. Czy to mało takie spotkanie z panem prezydentem? Myślę, że to nie było do rozmowy, panie prezydencie, bo żeby rozmawiać właśnie bezpośrednio z właścicielami czy z osobami zarządzającymi, to by trzeba dojechać formalnie, żeby też biznes mógł sygnalizować swoje potrzeby i takie rozmowy, które krótko było, bo myślę, że to nie jest wszystko, bo dobrze pracuje w tych firmach i to też jest początki wsparcia mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11. Zlecenie z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Pana na Prezydenta Miasta Kalisza. Rada Miasta Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi Pana na Prezydenta Miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o odpowiednie naciśnięcie przycisku. Pan radny Marcin Małecki. Okej, rozumiem. Dziękuję. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ośrodka sportu, rehabilitacji i rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021 rok. W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych. Mniejszą uchwałą ustala się wysokość stawki dla ośrodka sportu, rehabilitacji i rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 roku na kompleksie sportowym przy ulicy Łódzkiej 1929, kompleksie obiektów stadionowych oraz hali sportowo-widowiskowej Arena przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosuje jeden radny za. Nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2021 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymali Państwo w dniu wczorajszym. W sprawie tejże autopoprawki poproszę Panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, na wszystkich komisjach przedstawiałam zmiany do uchwały budżetowej na 2021 rok. Przypomnę Państwu, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zakładał zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 14 717 096,88 zł do wysokości 790 687 811,16 zł, a także zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 29 956 249,88 zł do wysokości 831 213 347,68 zł. Deficyt budżetu po wprowadzeniu tych zmian wynosi 40 525 536,52 zł. Zwiększa się też łączna kwota planowanych przychodów o kwotę 15 239 153 zł do wysokości 53 801 436,52 zł. Ta łączna kwota planowanych przychodów wzrosła z uwagi na wprowadzenie wolnych środków na obecnej sesji. Zaistniała konieczność wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Na podstawie przedłożonych wniosków zwiększa się łączną kwotę dochodów na 2021 rok o kwotę 500 tysięcy złotych do wysokości 791 187 811 zł 16 groszy, a także zwiększa się o tę samą kwotę 500 tysięcy złotych łączną kwotę wydatków budżetu do wysokości 831 713 347 złotych 68 groszy. Te zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków nie zwiększają deficytu budżetu, który, tak jak to omawiałam na komisjach, wynosi 40 525 536 złotych 52 grosze. Z uzasadnienia do autopoprawki wynika potrzeba zmian w budżecie miasta. Dokonuje się tych zmian w planie dochodów majątkowych. Zwiększa się w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowych o kwotę 500 tysięcy złotych. Są to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków unijnych i dotyczą projektów pod nazwą Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W związku z rozliczeniem końcowym projektu i refundacją poniesionych wydatków w latach poprzednich. Ten projekt został zakończony w 2020 roku, dotyczył geoportalu aglomeracji kalisko-ostrowskiej, czyli wszelkich danych geodezyjnych, planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i innych ewidencji. W związku z tą zmianą na kwotę 500 tysięcy złotych dokonuje się też zmiany w planie wydatków majątkowych. Zwiększa się w dziale 926 zadania w zakresie kultury fizycznej pod nazwą udziały dla spółki miejskiej Klub Sportowy Kalisz Spółka ZOO o kwotę 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Taki wniosek został złożony przez pana prezesa spółki z prośbą o zabezpieczenie w budżecie środków na funkcjonowanie spółki i utrzymanie jej płynności do końca bieżącego roku. To wszystkie zmiany, które wynikają z tej autopoprawki, a ja korzystając jeszcze tutaj z mojego, chciałabym jeszcze przywołać taką bardzo dobrą opinię. Otóż na wszystkich komisjach omawiałam informacje o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze wraz z wieloletnią prognozą finansową i otrzymaliśmy już uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2021 roku. Tak pokrótce, ponieważ ta uchwała na pewno będzie przekazana Państwu radnych, bo ona zawiera też bardzo dużo danych i informacji. Natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że sprawy rzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża o przedłożeniu przez prezydenta miasta Kalisza informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku opinię pozytywną. Z uzasadnienia wynikają takie podstawowe informacje, czyli dokumenty, które pan prezydent złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej. To informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowych instytucji kultury, a także po zapoznaniu się z budżetem po zmianach na rok 2021 rok uchwały wieloletniej prognozy finansowej i zmianami, jak również ze sprawozdaniami budżetowymi o symbolu RB dotyczącymi pierwszego półrocza 2021 roku. Skład orzekający przekazał taką podstawową informację odnośnie wielkości budżetu za pierwsze półrocze, to też tę informację przekazywałam Państwu radnych na komisjach. O kształtowaniu się dochodów w kwocie 423 378 794 zł 94 grosze,
które zrealizowano w pierwszym półroczu na poziomie 54,87% planu i wydatków, które zrealizowano w 43,52% planu. W pierwszym półroczu miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 77 092 686 zł 58 groszy przy planowanym deficycie 24 090 383 zł 52 grosze. Skład orzekający RIO także wspomniał po przeprowadzeniu analizy, że przychody w pierwszym półroczu zrealizowane zostały na poziomie 33 831 559 zł 74 groszy i były te przychody z tytułu wolnych środków, które wprowadziliśmy w pierwszym półroczu w kwocie 23 674 145 złotych 95 groszy. Zwrócono uwagę na realizację wydatków majątkowych, także realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku. Myślę, że z danych wynikających z informacji oraz ze sprawozdania, że wynika, że zadania gminy są realizowane na dobrym poziomie. Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykonano w 43% planu, a także zwrócę uwagę na informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, która też została sporządzona w sposób prawidłowy i tam też w informacji przedstawiono stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF. Także taką informację pozytywną otrzymał Pan Prezydent Miasta o realizacji i o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z wieloletnią prognozą finansową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Skandarwik, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Pan Stelmar wygląda trochę marudnie, jak koleżanka mi mówiła, że marudzenie przychodzi z dietem. Mam nadzieję, że się nie jestem na tym etapie. Ponieważ zmiany budżetowe dostaliśmy tuż praktycznie przed Komisją Rozwoju, mieliśmy okazję zapoznać się z tymi paragrafami i wtedy też na komisji mówię, że będę się wstrzymał od głosów, bo nie mam pełnego obrazu budżetu. Dlatego zanim zagłosuję za lub inaczej, mam kilka pytań. Na samym początku chcę podkreślić, iż sytuacja budżetowa jest niezła. I tu widzę na przykład więcej dochodów będzie w budżecie w tym roku dzięki pensjonom, którzy płacą 5 i 3, prawie 633 tysiące złotych. Znowu pensjonom się postarali i dzięki nim mamy dobre dochody do budżetu miasta Kalisza. Natomiast pytanie pierwsze. Tu mamy znaczne się w dziale 758, można rozliczone z wypłaty środków finansowych i tak dalej. Czyli nowe gasy na wysokości prawie 2,770 tysięcy. Jakie to są nowe gasy? Co nam udało się zrealizować w tej kwestii? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Zwiększa się w dziale 921 o kwotę 13 tysięcy złotych na realizację zadań kulturalnych wpisanych do kalendarza imprez oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Jakie to są wydarzenia i kto będzie realizował? W dziale 900
jest najbliższą odpowiedzią zawodu na szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej na szansę w Kalisza. Pytanie, kiedy i w jakiej formie też odbędą to szkolenie? W dziale szansę w Kalisza 4 jest 19200 zł pod nazwą cyfrowy przymiernik radiowy. Dokładnie z tego nie wiem, o co w tym chodzi. Mam nadzieję, że teraz się dowiem. A jeśli chodzi o jeszcze jedną uwagę i prośbę, to tak w opłacie dowidzenia płacę prawie 500 000 złotych. Mówiliśmy o tym wcześniej, pan prezydent mówił wielokrotnie, że nie chcemy zarabiać na śmieciach. Że tyle, ile Kaliszanie wpłacają, to tyle wydajemy na śmieci. Oczywiście my mamy swój udział w spółce PUP i potrzeb na pracę zyski, to wypłaca. Z tego będzie dobrze. Proponuję to 50 000 złotych przeznaczyć w całości na spłacanie miasta. Bo wystarczy na górę wejść do miasta i zobaczyć, ile ludzi jest w centrum miasta, w parku miejskim, na plantach, w różnych częściach miasta. A znalezienie czystej maski w parku miejskim to graniczy się z tym. Wiem, o czym mówię, ponieważ w co niedzielę mam duży radny na rowerze i właśnie zaczynam od parku miejskiego, więc spotykam się z ludźmi i naprawdę mówię o tym i cały czas to się powtarza, że wszystko do tej laski to są drugi. Dlatego to jest taka wielka prośba do pana prezydenta, żeby nad tym się zastanowić. I ostatnio, tak ostatnio moja uwaga, musi tylko znaleźć, to, no, 9758. Regulacje przepływ krzępicy. Moje globalne zadanie, które od 8 lat nie zrealizowano. Panie prezydencie, w tej mównicy, w tamtym roku chciałem założyć się z panem. Ja chciałem odpowiedź. Chciałem założyć się z panem, że państwo nie zrealizują tego zadania. Że bardzo wiele nie przekładało się na do tego. Państwo wtedy zapomnieli, są na dobrej drodze, plany, projekty, wszystko praktycznie jest gotowe i na pewno będzie zrealizowane. Co się stało? Co się stało? Że prawo krępica prawo 5 milionów złotych oddało do budżetu, bo nie zrozumieliśmy zrealizować tego zadania. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Cieszę się, że pan zareklamował swoje rowerowe przejazdy po Kaliszu. Natomiast tak, zanim pani skarbnik udzieli odpowiedzi na te pytania, nie wiem, czy od razu będzie w stanie, bo to jest też dosyć szereg pytań. Szanowni państwo, ja mam tylko dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, żeby jednak starać się. Oczywiście państwo radni mają do tego prawo, absolutnie. Ale jednak starajmy się, jeżeli chodzi o takie bardzo szczegółowe informacje, zadawać je na merytorycznych komisjach, a jeżeli my bezpośrednio nie możemy, bo przecież nie jesteśmy członkami wszystkich komisji, to zawsze można poprosić swoich kolegów radnych z klubu, jeżeli jest taka możliwość. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, chciałbym też zaznaczyć, a propos tych pieniędzy z dywidendy, oczywiście można wnioskować, tylko że bezpośrednio wniosek o zmianę uchwały budżetowej składa burmistrz, wójt, prezydent danej gminy. W związku z tym, jeżeli pan radny, pan przewodniczący ma taki pomysł, to trzeba byłoby zawnioskować do pana prezydenta o wprowadzenie takiej zmiany. I to jest, najlepiej jest to zrobić na merytorycznej komisji. Pan przewodniczący, proszę. Proszę pan. Panie przewodniczący, na samym początku mówiłem, że nie chcę być na rynku. Gdybyśmy dostali projekt uchwały przed komisjami, a przynajmniej przed komisją rozwoju, to bym zadał te pytania na komisji.
dostało się projekt uchwały, jeśli chodzi o budżet, proszę przed komisją, z takim materiałem nie jestem w stanie zapoznać się podczas komisji. Tak więc wiem, że komisja ten powód, żeby przedyskutować, żeby zadawać pytania. Na komisji rozwoju o tym mówiłem. To wreszcie, że dostało się za późno, nie jestem w stanie zapoznać się z projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę jednak, że po Komisji Rozwoju były też inne komisje. To tak, tak jak wspomniałem, może rzeczywiście warto byłoby w takiej sytuacji posiłkować się ewentualnie koleżeństwem z klubu. No jeżeli mają, myślę, że mają Państwo relacje na tyle dobre, że nie będzie z tym problemu. Ale mniejsza z tym. Szanowni Państwo, Pani Skarbnik, czy to jest chwilę przerwy? Myślę, że proszę, Panie Przewodniczący, chciałabym tylko tak przekazać taką informację, że proszę zwrócić uwagę, że w miesiącu lipcu i sierpniu nie odbywały się sesje Rady Miasta. Nadzwyczajna sesja, która została tutaj wywołana w miesiącu sierpniu, ale ona dotyczyła tylko tych pilnych zadań, które nie mogły być ujęte w zmianach do budżetu na sesji wrześniowej. W związku z tym bardzo dużo ilość wniosków, ale oczywiście termin przekazania był tutaj późniejszy Państwu radnym, ale ja na każdej komisji omawiałam zmiany w budżecie, nawet na Komisji Rozwoju. Przypominam sobie, że Pan radny wspomniał, że on się nie zapoznał, przecież dzień wcześniej radni otrzymali projekt uchwały o zmianach w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Ja oczywiście odpowiem tutaj na te szczegółowe pytania. Ile czasu Pani potrzebuje? Myślę, że gdzieś około 20 minut. Przygotuję sobie odpowiedzi, sięgnę do wniosków i udzielę wszystkich informacji, które Pan radny zada. Jeżeli będą dodatkowe informacje, to te wnioski tutaj też, to będę mogła te wnioski obudzić. Ale przypominam, na każdej komisji, na pierwszej komisji dotyczącej Komisji Rozwoju, ja też omawiałam szczegółowe wnioski i wszystkie wnioski na Komisji Budżetu. Ale to was nie odpowiem, tylko na chwilę. Pani Skarbnik, przerwę, bo głos poprosił jeszcze Pan Prezydent, proszę. Panie Radny, no i tu znowu muszę niestety troszkę wytłumaczyć Panu, jeżeli chodzi o Krępicę i Wonię, i to jedno drugie zadanie, które jest, to my, Panie Radny, tak jak obiecam, realizujemy to. Ruch RCE jest zrealizowany. Mało tego, uzyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i to 5 milionów, które Państwo teraz głosujecie, chodzi o to, że to zwalniamy po prostu te środki, bo dostaliśmy dofinansowanie. Także to się dzieje. Zapraszam na rowerze, Panie Radny, nie tylko po parku, ale tam, w tą strefę inwestycyjną, która się niesamowicie rozwija w tej chwili. I proszę spojrzeć i zobaczyć, na co te pieniądze zostały wydane i jak to wszystko wygląda. Także powolutku realizujemy. To są zadania po 20-30 milionów wszystkie. My musimy w miarę możliwości to wszystko realizować, ale powoli się wszystko dzieje i proszę być spokojnym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, szanowni zaproszeni goście, ogłaszam przerwę do godziny 11.30.
Szanowni Państwo, radnych proszę o zajmowanie miejsc. Ponieważ przerwa była nieco dłuższa, w związku z tym poproszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Są czasem problemy techniczne. Prosiłbym Państwa radnych o potwierdzenie obecności na obradach. Jeżeli ktoś z Państwa ma problemy techniczne, to prosiłbym o zgłoszenie tego do nas. Brak połączenia z internetem deklaruje. Rozumiem. Oddamy sobie chwileczkę czasu, żeby uruchomić ewentualnie ponownie. Pan przewodniczący Skandarbi. Rozumiem. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak, wiem, że uruchamia ponownie tablet. Pani radna Barbara Oliwiecka. Rozumiem, oczywiście. Pan radny Piotr Radomiecki. Pan radny Łukasz Włodarek. I pan radny Radosław Kłaśnicki. Widzę na sali jeszcze pana radnego Łukasza Włodarka, rozumiem, że tam jest problemy techniczne. I pan przewodniczący potwierdził, pan Łukasz potwierdził, pana Piotra w chwili obecnej na sali nie ma. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypominam, że jesteśmy w punkcie 13, zmiana uchwały budżetowej. Omawiana była przez panią skarbnik autopoprawka do projektu uchwały budżetowej, ale także zostały zadane pytania przez pana przewodniczącego Eskana Darwicha. W związku z tym, zanim pani skarbnik udzieli odpowiedzi, to jeszcze do głosu poprosił pan wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna radio i zaproszeni goście. Jeszcze raz odnośnie kopciuchów, ale także puków, bo ten temat tu jest wywoływany notorycznie i chciałbym jeszcze raz wytłumaczyć. Słyszałem z pana radnego, że ilość wymienionych źródeł paliwa stałego była większa w poprzednich latach, więc już postulując tę informację. 2017 rok, pozytywnych ilość wypowiedzianych źródeł to 331 sztuk, 2018 to 3,5. Proszę panu, że to pana prezydenta. Ja mam taką prośbę, żebyśmy rzeczywiście, jeżeli dyskutujemy, to oczywiście jest taka możliwość udzielania odpowiedzi, ale nie w tle nie rozmawiamy. Byłbym bardzo wdzięczny. Za chwilę można się ustosunkować do wypowiedzi pana wiceprezydenta, natomiast żeby nie zagłuszać, bo to też jest pewien dyskomfort i dla radnych, i dla ewentualnie osób oglądających. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczący. To jeszcze raz powtórzę, bo chyba słyszałem, że podwójnie. 2017 rok, ilość zlikwidowanych źródeł na paliwo stałe to 331, 2018 359, 2019 409, 2020 396 i 2021 500, a być może będzie to troszkę powyżej 500 źródeł paliwa stałe. Tyle jest, tyle było. I prosto jest pana wypowiedź. Co do kuku, szanowni państwo. Należałoby zadać chyba pytanie, bo ja nie znam na nie odpowiedzi. Kto sprzedał puk? Kto sprzedał się pukalisty? Ja? W puku miasto Korzyn ma 40%. Państwo doskonale wiedzą, że przychody, które są generowane poprzez ilość gromadzonych odpadów, które tam mamy, już tam to gromadzimy, stanowi przychód tej firmy.
na posiedzeniu nie chcemy wypłaty tej dywidendy, bo uważamy, że to jest po prostu nie fair. I nasz głos jest przeciwny. Natomiast takie fajne były spółki. Więc proszę nie mówić i proszę nie próbować zmiany opinii publicznej, że miasto Kalisz nie da po dywidendę. Że miasto Kalisz zależy na wypracowaniu zysku, a później oczywiście do tego, panie prezydencie, tak jak mówiłem, proszę, żeby nie dyskutować tutaj na ordzie. Może pan prezydent oczywiście zabrać głos. Proszę, mamy państwo, jeszcze raz, żeby wszyscy zrozumieli. Nie płacimy za ilość gromadzonych odpadów. My nie dopłacamy. To znaczy, nie oddamy tych środków po to, żeby ta spółka miała jeszcze większy przychód. Przecież tak nie mówi, wszystko to wiemy. Co nas mówi to odpadzie? Słyszymy przecież, że temat odpadów w całej Polsce jest bardzo szeroki. Widzimy podwyżki w wielu innych miastach. Tak wygląda. I proszę raz jeszcze, żeby państwo radni, szczególnie radni, nie wprowadzają opinii publicznej w branży, ale nas to Kalisz głosowało, wypłaca i zależy im na tym, żeby ten ZUS jak największy był. Tak po prostu nie jest. Powtarzam, 40% i mamy na wpływu na to, co się dzieje w tej spółce. Rodzina spółka, gdzie większość akcji miała byli obecni pracownicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa tutaj chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Skandarów, proszę. Panie prezydencie, mówiłem o państwie, jak jest tendencja. Proszę o konkretne liczby. A proszę o nie zapadało się czegoś, co ktoś tutaj powiedziałem. Po pierwsze, po drugie, ale mówię, pan nie zarabia. Mamy własną kasę, czy budżetu miasta. Przecież mamy 510 tysięcy budżetu z dywidendy. No nic nie mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący i jeszcze raz panie radny. Doskonale pan wie, że pan zaproponował wartość słownego, żeby wszystko zrobić. Że my to pieniądze na zarobione rachunki. I tak jest przekaz i ten tak chce osiągnąć. Jeszcze raz panu tłumaczę, że nie ma wpływu na spółkę rodzinną, na ten spółkę. Mamy tylko niespełna 40% udziałów. Podczas głównego głosowania większość, a która ma to głosowała za zapłatą dywidendy. Trzy głosy przeciwne miasta Kalisza od 2 lat. I to jest tak. I wiadomo, że jeżeli jest to przegłosowane, to środki wracają. I to jest tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Przypominam, że jesteśmy w punkcie zmiany uchwały budżetowej. Dziękuję panu przewodniczący. Panie przewodniczący, nie reagowała, jak znowu ta dyskusja zawitała taką stronę negatywną, bo zarabiają, bo w pewnego wypadku nie mamy lekarstwa, bo to jest produkt, że to jest w porządku. Jeszcze wykroczę, że to znaczy, że wyprawia skoro bardzo by było lepiej przeznaczone te pieniądze i to tak absolutnie poprawia, żeby te pieniądze z dywidendy przeznaczyć na oczywiście nie jest konieczne, przyjęło się z tekstu, bo znacznie w tych pieniądze brakuje. Ale tego dnia mamy wszystko związane teraz z tego lotniska. I to było klucze do tego powiedzi pana prezydenta. Naprawdę, bo to, że nie mamy tutaj spoko, to, że chcą wypłacone dywidendy, to jest normalne. To jak tego nas nie zarzuca. Nie mamy wtedy też to rozwoju. Trzeba wysłać system gospodarki odpadowej bardzo wątpliwe w tym roku jeszcze, nawet jest potrzebne. Więc powtórzam, ustawę wypowiedzi, odkryła barwizy, nie dla was kolana barwizy, bo ja to jak wykorzystuję te pieniądze z dywidendy, żeby to było ładne, to wypowiedzę celowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, radni, ja myślę, że najprostszym, oczywiście zaraz panu prezydentowi udzielę głosu, natomiast myślę, że najprostszym rozwiązaniem byłoby to, aby zawnioskować w przyszłości na komisji merytorycznej o to, żeby pan prezydent przeznaczał te środki z dywidendy na ochronę środowiska, czy też na utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Kalisza. Jest najprostsza metoda do tego, żeby osiągnąć ten skutek.
Ja miałbym też taką prośbę i do pana prezydenta, i do pana przewodniczącego, ponieważ no, nie chcę państwu tutaj za bardzo zamykać pola manewru, ale jednak prosiłbym o to, żebyśmy już tę dyskusję, jeżeli chodzi o samą tą kwestię, po prostu powoli kończyli, a dali szansę pani skarbnik, żeby odpowiedziała na pytanie pana przewodniczącego. Proszę. Panie przewodniczący, oczywiście nie będziemy zabierali dużo. Czy to panie jeszcze rok 1920 na gospodarkę komunalną? Krótko, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, pani skarbnik, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania pana przewodniczącego. Szanowni państwo, omówię wnioski, które znajdują się w uchwale Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. W odpowiedzi na zapytanie przewodniczącego przedłożę po kolei poszczególne wnioski, które zostały sporządzone przez naczelników Wydziału Urzędu Miasta Kalisza. Pierwszy z nich na kwotę 2 777 000. Otóż w budżecie na 2020 rok ujęto do realizacji zadania pod nazwą usunięcie unieszkodliwieni niewłaściwie składowanych odpadów przy ulicy Wrocławskiej 164A w Kaliszu o wartości 18 837 878 zł. Przypomnę, że okres realizacji zadania określony został od 2020 roku do 2023 roku. W roku 2020 kwota 2 777 000 niewykorzystana według planu została zakwalifikowana jako zobowiązanie niewygasające z terminem realizacji do 14 czerwca 2021 roku. Na skutek wniosku wykonawcy termin wydatkowania tych środków został określony na nowo, to jest do końca 2021 roku. Pozostałe warunki na realizacji umowy pozostają bez zmian, a w szczególności ogólna kwota umowy, w tym na rok 2021 wynosi 6 679 298 zł. Na skutek wniosku wykonawcy dokonana została aktualizacja harmonogramu realizacji zadania oraz przesunięcie płatności z roku 2020 na rok 2021. Zaktualizowane zostały też odpowiednio terminy wypłaty transz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie aneksu nr 4 na 942 z dnia 28 lipca 2021 roku do umowy z dnia 24 września 2019 roku. Aneks nr 4 do umowy wprowadza znowelizowane terminy wypłaty refundacji przedsięwzięcia, poczynając od 2021 roku do 2023 roku. W tej sytuacji wniosek o zmianę w planie wydatków na 2021 rok poprzez zwiększenie o kwotę 2 777 000 na realizację umowy jest uzasadniony. Kwota 13 000 dotyczy wniosku złożonego przez naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. Z uzasadnienia wynika, że w związku z rezygnacją ze Kalisza Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Szkoła Kantorem z organizacji 17 ogólnopolskich letnich warsztatów muzyki dawnej, tu jest dotacja w wysokości 10 000 zł, oraz Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie z realizacji 14 Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Osób Niepełnosprawnych, dotacja w wysokości 3 000 zł, razem mówimy o kwocie 13 000 zł, Wydział wnioskuje o przeniesienie kwoty 13 000 zł z przeznaczeniu na realizację zadań kulturalnych zgłaszanych w ciągu roku w ramach kalendarza imprez oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. To jest drugi wniosek.
Kwota kryzysu 3838 zł. To wniosek wynika z wniosku złożonego przez naczelnika Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska. Z uzasadnienia do tego wniosku wynika, że proszę o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w planie wydatków w części dotyczącej zadań Wydziału realizowanych w ramach zadań własnych miasta, polegającej na zwiększeniu planu wydatków w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska i w dział paragrafie 4 300 zakupów pozostałych o tę kwotę. Otóż w bieżącym roku miasto Kalisz wystąpiło z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pod nazwą Kalisz dla Ziemi. Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursu. Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 91 250 zł. Zadanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu należy dla miasta Kalisza pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 53 838 zł. Na dofinansowanie zadania pod nazwą Kalisz dla Ziemi. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest ujęcie tego przedsięwzięcia w budżecie, w związku z tym zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kalisza na 2021 rok. Kolejna kwota 19 200 zł. To wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków złożonego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Proponowana modernizacja przemiennika radiowego funkcjonującego w technologii cyfrowej ma zapewnić łączność radiową na terenie całego miasta Kalisza w ramach własnego, to znaczy miejskiego systemu łączności. Przemiennik wykorzysta istniejącą już na budynku biurowym Urzędu Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki i infrastrukturę, w tym mast antenowy i antenę. Obecne wykorzystywanie przemiennik analogowy nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, a swoim zasięgiem nie pokrywa całego miasta. W nowym systemie zainstalowany będzie klucz cyfrujący, klucz uwierzytelniający, który nie pozwala obcym użytkownikom zablokować kanał radiowy i umożliwią również podsłuch. Przemiennik zwiększają zasięg łączności radiowej zarządzania kryzysowego do terenu całego miasta, służą będą dla następujących połączeń dotyczących kanału miejskiego, kanału współdziałania wszystkich służb na terenie miasta i sterowania stronami radiowymi. Kolejna kwota, już tutaj wspomniana, wynika z wniosku o zmianie w planie dochodów Wydziału Gospodarowania Mieniem. Kwota 510 tysięcy zł budżetu miasta na rok 2021. Na podstawie tego wniosku zaplanowano wpływy z dywidendy. Zwiększenie planu dochodów wynika z faktycznie otrzymanej dywidendy od spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja bieżącego roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. Zatem należy uznać za uzasadnione wprowadzenie odpowiednich zmian w planie dochodów miasta Kalisza. I ostatnia zmiana na kwotę 5 milionów, która też jest ujęta w zmianie uchwały budżetowej. Wniosek złożony przez Wydział Rozwoju Miasta. W związku z niewykorzystaniem wydatków niewykasających w roku za 2020 rok w wysokości 5 milionów z uwagi na dofinansowanie na budowę rowu RC1 w ramach zadania pod nazwą regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ulicy Zachodniej należy wprowadzić te środki na dochody miasta. Zostaną one też m.in. przeznaczone na dofinansowanie do Wydziału Edukacji. Przypominam Państwu, że na podstawie zmiany uchwały budżetowej wprowadzamy do budżetu 23 miliony 700 tysięcy złotych i z wolnych środków i z dochodów niewygasających, a także z dochodów Wydziału Finansowego z przeznaczeniem dla Wydziału Edukacji na wynagrodzenia i pochodne oraz na dotacje dla jednostek niepublicznych. I takie zwiększenie też jest ujęte
w uchwale. Dodatkowo jeszcze chciałabym tutaj wspomnieć, że przy omawianiu informacji obsługiwego wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej każdorazowo przedkładałam Państwu analizę wykonania dochodów budżetu Kalisza już za 8 miesięcy, nie za półrocze, czyli za 8 miesięcy. I w tym wspominałam, że jeżeli chodzi o dochody miasta w zakresie udziału w wpływach i podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, tutaj mamy za 8 miesięcy wykonane na poziomie 67%, czyli zaplanowanych wartości 184 306 323 zł. Już mamy wykonane w kwocie 122 726 495 zł. Jeżeli chodzi o dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych CIT, to wykonane za 8 miesięcy jest na poziomie 85%. Zaplanowanych 11 200 000 już mamy wykonane na poziomie 9 476 349 zł i 22 grosze. A także jeżeli chodzi o dochody z tytułu podatku od nieruchomości, zaplanowane 63 milionów, wykonane za 8 miesięcy to 42 368 244 zł 69%, czyli w 60% te dochody już zostały wykonane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju w imieniu Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, najpierw poproszę o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw również, kto wstrzymał również, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie autopoprawki. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. Szanowni Państwo, 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 14. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Wiceprezydencie, jakbym mógł prosić, żeby po prostu zachować tutaj jakiś taki komfort pracy. Ja wiem, rozumiem, dlatego proponuję, żeby Pan Przewodniczący razem z Panem Wiceprezydentem spotkali się może na takim bardzo ocenie. Właśnie Pan Wiceprzewodniczący proponuje, żeby Pan starosta. Dobrze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 14. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć z DWPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Wynika ona ze zmian w uchwale budżetowej. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju w imieniu Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Również proszę nacisnąć przycisk. Zamykam głosowanie. 20
komisja głosów za, nie ma głosów przeciw, nie ma nic wstrzymujących. Dziękuję. Przyjęliśmy tę poprawkę. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z tą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, to za naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciw, nie ma nic wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z tą poprawką. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Kalisza. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie przyznania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Kalisza, najważniejszego wyróżnienia nadawanego przez Radę Miasta Kalisza, uznanie wybitnych zasług dla świata, kraju i miasta Kalisza w ciągu całego roku kalendarzowego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Ośrodkowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, tym głosowaniem zakończyliśmy blok przyjmowania uchwał. Przechodzimy do punktu 6 rzymskiego informacji. Informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku. Wyżej wymienione informacje otrzymaliście Państwo w korespondencji 31 sierpnia tego roku. Zapoznały się z nimi i przyjęły do wiadomości wszystkie merytoryczne komisje Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo pytania do wymienionych informacji? Wobec powyższego stwierdzam ich przyjęcie przez Radę Miasta Kalisza. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Kalisza na lata 2014-2020, Wydział Zasady 2019-2020. Z sprawozdaniem zapoznały się komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelację. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie interpelacje? Pan radny Dariusz Lubiński, zapraszam. Przepraszamy za przyruszałem do tego prawu, jestem do takiego odstępu. Obecnie ja to prawo i rzeczywiście. Panie Prezydencie, jak zapewne Pan wie, to w poniedziałek wysłałem do Pana wiadomość prośbą do pewnej formuły prawnej, więc tym zespół na interpelację, ani wniosek, ale dotyczyła tego zazielenia prosty wynikający ze spuszczenia dużej ilości brudnej wody stałego. To była prośba, żebyśmy my jako miasto, jako organy miasta, jako prezydent Urzędu Miasta Kalisza przy tej okazji wystosował do wszystkich możliwych służb, zresztą do Wójta Centralnego, do Pana PID-u i sprawdzam, że tutaj będzie bardzo Pan Naczelnik Środowiska kompetentny w określeniu rodzaju tych służb, z prośbą o pilną interwencję, pobranie w pełnej procedurze komisyjnej próbek tej wody, określenie jej składu biologicznego, chemicznego i żeby to zrobić. Teraz chciałem tymi słowami w tej mównicy nadać tej wiadomości mailowej walor interpelacji. No niczego oczywiście od dzisiejszego, którą wypowiadam, ale chciałbym też poprosić Państwa i namówić do pewnego zawzięcia się w tym temacie. Uważam, że powinniśmy jako miasto być bardzo stanowczy, bardzo konsekwentni. No
nawet jeżeli ktoś tak będzie chciał zewnątrz określić słowem upierdliwi, to bądźmy upierdliwi. Ale tak jak kiedyś powiedziałem, że każdy przypadek wycinki drzew ja będę, będzie to właściwie ta moja interpelacja z pytaniem kto, dlaczego, na podstawie jakich argumentów i kto miał jako wydaną zgodę, żeby każdą wycinkę drzew tak sprawdzić, nawet jeżeli to jest niektórych odbudzyłowiem głowostwo tutaj w mieście, to żeby tak miasto przy każdym takim incydencie występowało i aktywizowało wszystkie możliwe służby do takiej interwencji, jeśli chodzi o to, co jest ważne. Przy okazji, bo ja generalnie nie ma to będzie odpowiedź, tak samo jak pan prezydent i radny Wodarek wiedział, to będzie odpowiedź na jakąś interpretację w sprawie szalego, bo te odpowiednie pytania są od lat takie same, znane, uspokajające, odpisające, to nie my, to nie nasza sprawa. Natomiast musimy sobie chyba tutaj na tej sali wyraźnie powiedzieć, że zbiornik Pokrzyżnica w miejscowości Szale znajduje się w obszarze funkcjonalnym miasta Kalisza. Obszar funkcjonalny jest wprowadzonym pojęciem od już iluś lat wynikających z polityk europejskich, także tutaj krajowym, który zakłada, że są takie dobra, które oddziałują transgranicznie bez względu na to, na terenie jakiej gminy czy powiatu się znajdują. I właśnie taką funkcję też ten zbiornik pokrzywicki w miejscowości Szale pełni. No, my wiemy, że ta woda została spuszczona z podniesienia śrub i pisałem bagnarów wody z Szalego i wiemy, że ten brud przypłynął do nas z Szalego i wiemy, że to Szale jest brudne od lat i od lat mówimy tak, Kalisz to nie my, Opatrzówek nie trochę my, ale jednak nie my, a my tak w ogóle to nie mamy na to pieniędzy, Wody Polskie też mówią, że słuchajcie, no niby tak, ale to nie my. I jeżeli mamy powód ku temu, żeby być tacy konsekwentni w przypadku szybkości wody prasnej, która jest uzależniona od spuszczania wody czystej, nieczystej, wyższego, to mamy też powód do tego, żeby naprawdę zająć się politycznie, ale na serio i konsekwentnie zbiornikiem pokrzywnickim w miejscowości Szale. Mam też w związku z tym jedno pytanie, ponieważ kiedy były konstruowane dla aglomeracji kalickiej zintegrowane inwestycje terytorialne, to właśnie ich terytorialność polegała na tym, że takie funkcje ponadgminne, ponad pozatowe miała też ta aglomeracja wspólnie rozwiązywać. Mam też do pana prezydenta takie pytanie psychotechniczne. Czy na posiedzeniu APO oraz stowarzyszenia z APO kiedykolwiek ktoś zgłosił do zintegrowanych inwestycji terytorialnych po to, żeby sprawę właśnie zbiornika Szale i jak została potraktowana? I drugi temat, czy pan jako przewodniczący, czy prezes zarządu APO mógłby na aglomeracji taką kwestię poruszyć, że po to jest ta aglomeracja i po to są zintegrowane inwestycje terytorialne, po to wprowadzono prawnie termin obszaru funkcjonalnego, żeby wspólnie pewne problemy rozwiązywać, a widzimy bardzo wyraźnie, że to nie jest tak, że to jest nasza chata skrała, bo raz, że tam tysiące kaliszan na co dzień tam użytkuje, czy działki rekreacyjne, czy tam mieszkają, czy Kalisza to jest zajął rekreacyjnie i widzimy też, jak sytuacja biologiczna tego zbiornika bardzo mocno może oddziaływać na nasze miasto i na naszą rzekę, w kierunku której cały czas wszyscy mówimy zgodnie, że się zwracamy. Czyli chciałbym nadać teraz formułę interpelacji pisemnej mojej wypowiedzi z poniedziałku i zapytać pana, czy kiedykolwiek na APO kto w tym temacie poruszył, a jeżeli nie, to ja pana proszę, czy jako przewodniczący, czy prezes zarządu mógłby pan też taki temat poruszyć wspólnie, aglomeracyjnie do tego zagadnienia miesiąc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Panie prezydencie, oczywiście będzie się pan mógł odnieść. Przypominam też, że interpelacje oczywiście składamy w formie pisemnej, a pan prezydent udziela odpowiedzi, ale też w formie pisemnej, ale oczywiście, jeżeli pan prezydent będzie się chciał odnieść, to po wygłoszeniu interpelacji przez państwa radnych, jak mam razie. Proszę. Dziękuję. Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Panowie Prezydenci. Ja mam dwie interpelacje i przy okazji jakie małe zapytania, żeby dwa razy nie wracać panu przewodniczącemu na mówicę, to sam tego powiem. Pierwszy temat dotyczy profilaktyki zdrowotnej i planowanych na przyszły rok szczepień. W
związku z dużo zainteresowaną i z tego, co wiem, 100% wyszczepialności zainteresowanych osób tematem profilaktyki nowotworowej, czyli tych szczepień przeciwko HPV. Mam prośbę o, przynajmniej może te pieniądze uda się większe uzyskać, przynajmniej 25% zwiększenie ilości szczepień dla tych 12-latek bodajże, które w przyszłym roku będą planowane w tych szczepieniach profilaktycznych HPV. I również 25% przynajmniej zwiększenie szczepionek refundowanych przez miasto, jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko grypie. Te dwa tematy, bo myślę, że inne rzeczy, inne programy profilaktyczne na koniec roku też będą podsumowane, więc myślę, że warto także to zainteresowanie jest duże, gdzie mieszkańcy nawet zapisują się w kolejkach albo tak jak w HPV, kilka wszędzie nie jest wiele, a w każdym roku więcej, żeby sukcesywnie co roku, ja proponuję 25% co roku zwiększyć ilość tych szczepionek pewnych drugi. Drugi temat dotyczy nieruchomości zarządzanej podlegającej pod Aquapark. Chodzi o Bałtyk, ale nie w sprawie Czarnowski, nie pływają, tylko chciałem prosić, zaapelować w ramach planowanych tych pomieszczeń socjalnych w Aquaparku, żeby zastanowić się, korzystając dla mieszkańców, dla przyszłych pływaków, żeby wygospodarować tam, zaplanować w ramach tych pomieszczeń socjalnych jakąś małą, ale wielofunkcyjną siłownię, która będzie służyła zarówno mieszkańcom tego największego kołyskiego osiedla, jak i pływakom, bo jest to jakby ćwiczenie uzupełniające dla jednych i dla drugich. Lokalizacja delfina jest taka, nie inna, więc też mieszkańców zdecydowanie z tego skorzystać. Być może też skorzystać dla finansów tego delfina, bo też przy okazji można ten element wykorzystać i być może będzie możliwość skomponowania tam takie wielofunkcyjne siłownie dla sportowców i dla mieszkańców, którzy rekreacyjnie będą korzystali w przyszłości z delfina. Trzeci temat, to chciałem wrócić do tematu śmieci, bo kiedy to dziękowanie bardzo fajne to, co na tym etapie zakończyło. Chodziło o tym nielegalne wysypisko śmieci przy Głowy Sielicowickiej i Zdrowolskiej. Na zdanie wszystko jeszcze przed wakacjami dziękowałem, bo tam się ten temat poprawił. Został wstawiony na duży zapotrzebowany koszt, zniknęło też to jako kabaretowe odpady, ale tygodnia ten koszt nie wiem, czy zniknął, czy do miasta nie zabrało pożądane. Problem znowu się może pojawić, więc tutaj z tego miejsca chciałem prosić pana naczelnika o zajęcie się tym tematem i powrót kosza w miejsce Sołuskowicka, Zdrowolska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pani radna Barbara Olbiecka, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, w sierpniu bieżącego roku brałam udział w spotkaniu razem z panem dyrektorem Krzysztofem Gajką na Zagorzynku. To było spotkanie z mieszkańcami ulicy Tarczyńskiej. I powiem szczerze, że pierwszy raz spotkałam się z mieszkańcami, którzy są, chyba mogę użyć tego słowa, tak niezadowoleni z inwestycji, która ma być, która jest planowana przy drodze, przy której mieszkają. To niezadowolenie, ja zaraz tylko słowem drastycznym, natomiast mieszkańcy bardzo mocno artykułowali swoje obawy. Obawy o to, że remont, planowany remont ulicy Tatrzańskiej ma przebiegać w miejscu, gdzie była droga w zasadzie dojazdowa, wybudowana przez mieszkańców, a nie w pasie pierwotnego układu linii ulicy Tatrzańskiej. Te obawy wynikają z tego, że zaraz obok buduje się osiedla Huby.
i taką zasadną wydaje się obawa mieszkańców, że przecież połowę powstałe osiedle będzie szukać nowych połączeń drogowych osiedle za godzinę i że w przyszłości ta droga tatrzańska może stać się takim łącznikiem, a to by bardzo zintensyfikowało ruch drogowy właśnie praktycznie tych obok posesji tych mieszkańców. I dlatego teraz sugeruję, żeby skoro istnieje takie, nawet na ryzyko tylko chciałam zadać sprawę, tak? Chodzi o to, żeby prowadzić tę inwestycję w perspektywie naprawdę najbliższych wielu lat, żeby może tę ulicę Tatrzańską zrobić w podobnej przebudowie, a jeżeli to jest złota na pieniądze, bo chcę, żeby wypała woli, to na zadanko po prostu jeszcze raz się spotkać z tym mieszkańcami, bo może no, rozwiać te obawy, że ta wąska ulica stanie się głównym traktem za kilka lat, nawet nie teraz, ale za 5-6 lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, proszę. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, dziękuję za te wszystkie pytania. Oczywiście na nie odpowiemy w formie pisemnej. Natomiast chciałbym się krótko postawić pytanie. Panie Radny Gorzicki, my oczywiście postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego woda kwitnie i dlaczego musi z tego zbiornika przepłynąć akurat płyną dalej, jak pewnie do morza. Ale jakoś tam sprecyzujemy to. Natomiast jeżeli pan jest tak wrażliwy na punkcie ekologii, to ja bym zachęcił pana do jednego działania. Jakby pan porozmawiał na przykład z panem Maciejem Dragowiczem, który jest ekspertem, jeżeli chodzi o rzeki i no to wszystko, co się w gospodarce wodnej dzieje, to on zwraca uwagę na jedną rzecz, że projekt budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna, który Platforma bardzo mocno eksponuje i mało tego, nie do końca ustalając to z nami jako tu samorządem tutaj lokalnym i obszarem funkcjonalnym, zgłosili jako najbardziej strategiczna dla naszego regionu inwestycja. Eksperci z WWF, Ratujmy Rzeki, ale również inni ekolodzy, twierdzą, że jeżeli ten zbiornik powstanie, to w Kalisji nie będzie wody w kwestii. Nie będę tłumaczył dlaczego. Myślę, że pan radny doskonale ten temat zgłębi, a jeżeli pan radny ma wątpliwości, to ja radzę się przyjechać kawałek tutaj niedaleko Kalisza, jest zbiornik duży, retencyjny na Jeziorsku. Można z tymi ludźmi porozmawiać, którzy mieszkają poniżej zbiornika na Jeziorsku. Ile kiedyś było wody w Warcie? Pływały promy, pływały statki. W tej chwili dostają kamienie, nie ma wody. I tej wody właśnie nie będzie, jeżeli powstanie ten zbiornik. Mało tego, jeżeli pan radny będzie tutaj stawał w obronie wszystkich drzew, które my w Kalisze wycinamy, to niech pan stanie w obronie setki dębów, ponad 100 lotów, które tam zostaną wycięte. Proszę jechać i zobaczyć, przyjechać się rowerem, samochodem, nie wiem, te drzewa, które będą wycięte. Ja nie mówię o hektarach lasu, które będą wycięte, bo to są hektary. Ale mówię o tych pięknych dębach, ale które są ponad 100 lotnie. Myślę, że warto było również by w tej kwestii zainterweniować. My interweniowaliśmy jakby bez odwodu. To jest jakby te tematy ekologiczne. To jest temat strategiczny dla nas, jeżeli chodzi o naszą rzekę prostą, na którą tu wszyscy się pochylamy, o którą wszyscy dbamy, a nie to, dlaczego na sale kwitnie woda, dlaczego nie spuszczają akurat ten dzień. Druga strona, no jak wiemy, bo była woda niepokojnie. Także to jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi o pana radnego Małostowa, dziękuję za wszystkie zgłoszenia, które my od mieszkańców radnych dostajemy na temat tych miejsc, gdzie mieszkańcy, no bo to mieszkańcy tak, no, gromadzą nielegalnie śmieci. My będziemy oczywiście, jak dostajemy taki sygnał, to zawsze takie nielegalne składowiska staramy się likwidować. No i pani radna, halo, pani radna Jurecka. Mam wrażenie, że przestała pani dwa miesiące, jeżeli chodzi o ulicę Tatrzańską. Więc to jest tak. Mamy harmonogram budowy dróg osiedlowych, powstaje koncepcja. Koncepcja jest uzgadniana z radami osiedla. I tak było w
przypadku licytacjanskim. Szkoda, że nie ma dzisiaj, widzę, że wyszedł na samym początku sesji pan radny Kołaczyński. Pan radny Kołaczyński jest przewodniczącym Rady Osiedla i pan radny Kołaczyński zaopiniował to pozytywnie. My nie mieliśmy sygnałów takich, że tam jest coś nie tak. Jeżeli się okazało później, że rzeczywiście mieszkańcy mieli pewne wątpliwości, to my nie wiedzieliśmy, tak jak pani radna powiedziała, chcieliśmy zrobić po prostu dobrze, tak jak w każdym przypadku. To w wyniku rozmowy telefonicznej, bo my zwalamy bardzo szybko. Ja rozmawiałem z tą wiedzą z pań, która tam mieszka bezpośrednio przy ulicy Paszańskiej. Ten projekt jest już dawno poprawiony i ci ludzie są bardzo zadowoleni, szczęśliwi z tego, że ta ulica Paszańska będzie wyremontowana, bo jakbyś się pani przestał tą ulicą, to tam każda kłódka jest potękana, tą drogą chodzą dzieci do szkoły, to jest bardzo duża szkoła i dzieci z całego Kalifa tam po prostu no, do tej szkoły przyjeżdżają. Także bardzo ważna droga i bardzo się cieszymy, że no, niebawem będzie zrobiona. Także my tutaj zadowaliśmy bardzo szybko. Nie chciałbym, żeby takie wrażenie tutaj pozostało, że ktoś tam jest niezadowolony z tej inwestycji. Ja mam informację taką, że wszyscy się bardzo cieszą z tej inwestycji. Spełnia ona ich wszystkie wymagania. Kibicują i chcieliby, żeby jak najszybciej ta droga została wyremontowana. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Ja zanim udzielę głosu pani radnej Barbarze Oliwieckiej, panu Dariuszowi Grodzińskiemu, myślę, że też intencją pana radnego Dariusza Grodzińskiego było podjęcie takich działań, które no, odnoszą się do tej sytuacji, która w tej chwili ma miejsce. Bo oczywiście, że zbiornik Wielowieś Klasztorna raczej pogarszy stan wody w Kaliszu czy dopływu wodnych w Kaliszu, ale istnienie wody rośnie na dzień dzisiejszy mamy do czynienia i myślę, że to też wynikało po części z tego interpelacji pana radnego, ale pan radny zapewne się odniesie tam. Natomiast proszę panią radną Barbarę. Panie prezydencie, faktycznie ja nie byłam na spotkaniu Rady Osiedla Zagorzynek, natomiast pan profesor Kołaczyński, przewodniczący Rady Osiedla i Rady, to nie był na spotkaniu z mieszkańcami w sierpniu. Te uwagi, które zgłaszała, to mówiła, to są te, które prawie dotarły ze spotkania sierpnia, wydaje się jeszcze to i z tego, co wiem, to nie dawno rozmawiałam z mieszkańcami, więc nie miałam jakieś wątpliwości. Ale proszę się dowiedzieć, że pan o tym wyraża i to absolutnie było bardzo szybkie i bardzo to doceniam. Natomiast oczywiście interwencję i myślę, że mają teraz taką sprawę potwierdzić, odpowiedzieć ewentualnie od pana na moją interpelację, czy wszystkie te obawy zostały rozwiane. Natomiast, żeby nie przestać zbiornika budowanego czy planowanego, przepraszam, do budowy Wielowieś Klasztorna, chcę powiedzieć, że my jako Fundacja Polska 2050 bardzo popieramy wszelkie działania, które mają na celu zakwalać tę inwestycję. I będę się bardzo mocno pana wspierać i jeżeli można podjąć jakieś dodatkowe działania, pan wspierał, że pan będzie interweniował, to będę mogę sobie powiedzieć, jakie to było działania. I mogę jeszcze nawet dzisiaj, ale faktycznie mogę nawet chciała zrobić jakieś większe spotkanie z ekspertami. Nie proszę się na wydaje za kwietnie, kiedy będą stanie inwestycyjne. Bo wiem, że na wstępie centralnym zarówno postawa Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa Sprawiedliwości popierają ten projekt. Natomiast mamy bardzo pozytywny przykład ostatnio. Minister klimatu też przedstawił oczywiście dużo presji ekologów i samorządów, za którą budowę, czy wstrzymał na razie, bo się nie będzie realizowana budowa zgoda Platformowi. I to jest dobry sygnał dla nas, żebyśmy na fali tej pozytywnej decyzji faktycznie stoją realizowani, zaproszeni ekspertów, zaproszeni wszystkie sprawy i teraz właśnie bardzo na to się nadzajali, bo wiem, że potem wchodzi taki mały, że papa pierwsza jest wbyta i wszystko wiąże już na później. Także deklarujemy tutaj absolutnie nasze poparcie dla wszystkich takich działań. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę.
Człowiek szybko się uczył i zapamiętałem, że to było szybko, proszę. Uwaga, dziękuję za głos. Panie prezydencie, ja też jestem w gronie osób, które jest bardzo sceptyczne, dyplomatycznie to tak nazwałem, właśnie budowie zbiornika Górowiec, platforma w tej formule 3 lat temu zaplanowanej. I zapewniam pana, stąd tutaj na jedną z powołanych osób, czy tam pan także dowiedzieć, że te rozmowy prowadzę i też oddziałuję na to, żeby inaczej zupełnie na to myśleć i zaprzestać takich planów w tej formule, czyli zbiornika, że prowadzą od tego tej inwestycji, bo też mam dużo wątpliwości. Bliżej mi rozmawiam z różnymi ludźmi, także tutaj spowodowanymi przez pana osobami z WF-u i wprost od źródeł, ale także z profesorami inżynierii tutaj wodnej z Kalisza. Właśnie na nazwiska, akurat ta osoba była troszkę w opozycji do tych ekologów, więc one są podzielone, ale ja się jednak skłaniam jednak do koncepcji, do teorii zagrożeń tutaj przez WF i wprost od źródeł, które są przedstawione. Przyjmuję je i ja je komfortuję, tak to jest na gminie. Natomiast chciałem coś się odnieść do pana samej tej wypowiedzi, bo owszem, może pan mi podpisać, że generalnie wszystkie wody to dlaczego spływają do Bałtyku i pan zrobić mi kopię i wkleić piątej klasy podręcznika środowiska. Tylko to fajnie pan przewodniczący zauważył, kompletnie nie o to chodziło. Chodziło o pewne zaangażowanie się i zbudowanie społeczności, już nie personalnej, tylko społeczności od ST wokół tego zbiornika stałego, pokrzywnica stałe, ponieważ on jest w tej chwili, on jest sierotą. Właściwie ktokolwiek, gdziekolwiek by o nim opowiedział, to każdy trochę mówi, że to nie ja i że trochę nie mogę. I praktycznie chyba nic w tym zakresie się nie odbywa, bo on jest sierotą. Natomiast wydaje mi się, panie prezydencie, że aglomeracja, korzystając z pojęcia obszaru funkcjonalnego, mogłaby zacząć bardzo silnie reprezentować interesy tego zbiornika. I pan tak sarkastycznie, trochę ofensywnie mi odpowiedział, żeby tak mi cofnąć, odwalić, ale kompletnie nie o to chodzi. Moje wystąpienie właśnie miało odpowiedziwować pozytywny efekt, jakiś jednoczący się efekt. Jeżeli pan to zrozumiał inaczej, to przykro mi, postaram się jeszcze jakoś jasniej w przyszłości wytrawiać. Tylko mam prośbę, niech pan mi nie odpisuje, dlaczego wszystkie wody spływają do Bałtyku, tylko naprawdę, zanim mi odpisze, to pomyśli, albo nawet skontaktuje się i możemy dwa słowa na ten temat zamienić, ale w ten sposób, że będziemy tworzyli nie tylko sami, ale wspólnie z innymi Bałtyckiem, z Wilniczą tą aglomerację, presję społeczną, polityczną, na wszystkie ośrodki władzy, które w kompetencjach leży dbanie o czystość i finansowanie tej czystości, jeśli chodzi o jezioro Pokrzywickie, Ostrzałem i rzekę Prochną. Tylko wyłącznie o to chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos poproszę pana Paweł Wąkowski, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, bo zdaję sobie sprawę, że punkt interpelacji ma jest do Państwa. Pozwolę sobie zamienić w tym temacie dwa zdania jako Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek, inicjatywy, które podjęliśmy ostatnio, bo Państwo nie wiecie o tym, ale niedawno Rada Miejska Opatówka wystosowała apel do Ministra Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministra Infrastruktury i wielu innych, którzy mogą wpłynąć na funkcjonowanie i jakość wody i otoczenia tego zbiornika. Spływają do mnie aktualnie różne odpowiedzi na to pismo, natomiast jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, ja wszystkie te informacje przekażę. Wiem, że w ramach aglomeracji kalisko-ostrowskiej również toczą się różne rozmowy, żeby objąć ten zbiornik pewnymi działaniami. Mam nadzieję, że te działania będą skutkować zmianą samego zbiornika, jakością wody, czy choćby całym otoczeniu. Należy zwrócić uwagę, że sam zbiornik Szałe, pomimo że
leży na tronie gminy Opatrzyżek, to jednak jakość wody, która spływa do tego zbiornika, uzależniona jest od wielu innych czynników, przede wszystkim od całej zlewni tego zbiornika. To nie tylko Opatrzyżek wpływa na to, że ten stan zasobów tego wodnego wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Miasto Opatrzyżek, jak również cała gmina, podjęła szereg działań. Między innymi wykonano wielomilionowe inwestycje w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej całego z Dun i okolic. Przebudowano oczyszczalnie ścieków Opatrzyżku, więc na wpływ jakości tej wody, która się jest w zbiorniku, bym powiedział, wpływają sąsiednie gminy, które niekoniecznie zrealizowały swoje inwestycje, ale również działania rolników. To niestety spływy z pól w związku z nawożeniem gleb powodują takie, a nie inną sytuację wody w tym zbiorniku. Gmina Opatrzyżek bardzo zależy, by zmieniać ten stan jakości zbiornika, jak również jego otoczenia. Proszę zwrócić uwagę, pan Grodziński przed chwilą powiedział, że zbiornik jest sierotą. W pewnym rodzaju nie do końca się mogę z tym zgodzić, bo zbiornik jako taki jest zasobem Skarbu Państwa i to Skarb Państwa odpowiada w całym zakresie za jakość wody. Natomiast do samej gminy Opatrzyżek należą tylko niewielkie tereny, które próbujemy, przeprowadzić różnego rodzaju inwestycje, o których można byłoby dzisiaj stosunkowo długo mówić, ale nie czas, nie miejsce. Ale jest to bardzo dobra inicjatywa, żeby podjąć działania na szczeblu ponadgminnym i zrobić coś, by ta woda w tym zbiorniku i samo otoczenie się zmieniało. Także zachęcam do współpracy Państwa z gminą Opatrzyżek. Ja chętnie dołożę wszelkich stron, by ta współpraca poszła w tym kierunku i ta jakość tego zbiornika z roku na rok i otoczenie się poprawiała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos adwokatem. Poproszę pan radny Artur. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie mam zwyczaju jakby włączać się w komentowanie interpelacji radnych, ale przez względu na to, że pan przewodniczący Bąkowski poruszył ten temat, powiem tak. Przestałem troszeczkę fantazjować, zresztą dajmy sobie sprawę, że jeżeli Kali z Opatrzyżkiem nie porozumie się w sprawie całego, nigdy to się nie porozumie. Ja wiem, na co kalustka, mówiąc sobie, nie wiem, czy to zostało minimalnym interesem, bardziej chociażby Ostrócu powiatu Streskim, bo jak wnioskowo wystąpiłem w sprawie też, na nie wiem, piaski Szkubicka, czy innych rzeczy, także problem jest w tym, że miasto i gmina Opatrzyżek jest za mało, żeby zrobić to w naszale, bo to jest taka duża inwestycja, a prawo z drugiej strony nie ma to specjalnie na rzecz własnych interesów, to nie można dać, że to w terenie administracyjnym miasta Kalisza, a wiesz, ale to jest na miasto Kalisza, to po prostu nierealne na dzień dzisiejszy i wracamy do tego spadku, także jeżeli nie będzie porozumienia między dwoma miastami i gminami, to nic bardzo się nie odbędzie, zdajemy sobie sprawę, że tam nie będzie inwestował. Dlatego trzeba tutaj dużo dobrej woli, poszukiwania wspólnego projektu, a generacja może robimy tam gości, że robimy, nie wiem, pomysły dla niepełnosprawnych, tego typu rzeczy. Natomiast pozostała gmina z aglomeracją nie będzie zainteresowana. Także myślę, że nie porzucie do tego, czy w ogóle jest realna szansa na jakiekolwiek działanie. I to wszystko w temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan prezydent, proszę bardzo. To nie jest oczywiście tak, że my z panem burmistrzem Wargowskim nie rozmawiamy. To, że ta współpraca jest potrzebna, no to jest oczywiste. Natomiast rzeczywiście od momentu, kiedy powstały Wody Polskie i to ta instytucja zarządza wszystkimi terenami, pod którymi znajduje się woda, no w pewnym sensie utrudnia nam działania. Natomiast jakby sam rodowód tego zbiornika również już w pewnym momencie ogranicza nasze możliwości. To jest typowy obiekt retencyjny, który wyklucza w pewnym sensie i jakąś rekreację na nim. Służy tylko wyłącznie w zamyśle do gromadzenia tej wody. I to myślę, że również w kontekście tych planowanych zbiorników,
tego planowanego zbiorniku na przywielości klasternej, no powoduje jakby pewne konflikty, bo z jednej strony my musimy retencjonować wodę, z drugiej strony tam jest jeszcze w przypadku tej wielości klasztorowej ma tam być jeszcze zapora, gdzie ma być elektrownia wodna, czyli tam będzie im zależało zawsze na spuszczaniu i utrzymywaniu wysokiego poziomu wody, tak żeby te turbiny pracowały. Wiadomo, że w pewnych okresach tą wodę oni muszą spuścić, żeby przygotować się na te wody roztopowe. Wtedy lustro wody jakby się obniża, w związku z tym te plaże, to wszystko, co w pewnym sensie można powiedzieć, można zorganizować dookoła, traci jakby na znaczeniu, ponieważ odsłania się jakby do tego jeziora. Także to są wszystko problemy, z którymi musimy wiedzieć, że taki zbiornik o funkcji retencyjnej będzie bardzo ciężki do wykorzystania w rekreacji. To widać na przykładzie Jeziorska, bo tam ta rekreacja się nie rozwinęła, teraz są pewne próby, ale to wszystko idzie bardzo, bardzo powoli. Natomiast na temat szarego, my rozmawiamy z panem burmistrzem, szukamy dojścia, bo to są olbrzymie środki, żeby ten obiekt oczyścić, ale jeżeli to, co powiedział pan naczelnik Bąkowski, jeżeli gminy znajdujące się powyżej zbiornika nie będą w stanie przeprowadzić wszystkich inwestycji z zakresu tych instalacji sanitarnych, nie pobudują oczyszczalni ścieków, to zawsze z tą wodą będzie tam problem, a tak jak mówimy, nie jesteśmy w stanie je odłączyć, przełączyć gdzieś indziej, tylko no to wszystko pójdzie kasa do prosty i płynie sobie dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 10. Zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Przewodniczący Skandalik, proszę. Przypominam, że zapytania, podobnie jak interpelacje, proszę o przesłanie ich w formie pisemnej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pozwolę sobie zwrócić się bezpośrednio do Pana Prezydenta Poprzedniego, Wiceprezydenta i zabrałem prośbę, ponieważ ostatnio będąc na dyżurze radnego w niedzielę, pojechałem na prośbę mieszkańców Państwa, na prośbę Państwa i swoją sprawę pojechałem na widok, nie podam numeru, bo to są ochrony dane osobowe, które mieszkają w zasobach komunalnych, czyli w budynku miejskim. Chciałbym, żebym wiedział, w jakich warunkach mieszkają. Po prostu powiedzieć, że to są starsi ludzie, sterowani, chodzą o kulach, mają na żółtu, a toaleta jest na podwórku, a mieszkają na drugim piętrze. Od dłuższego czasu wnioskuję i proszę pana prezydenta, żeby zamawiał mieszkanie na taki, który posiada łazienkę i toalety. Bardzo bym prosił pana prezydenta, żeby pochylił się nad ich miastem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Grzegorz Pełkowski. Może najpierw pan radny weźmie i zada pytanie, pan radny ustąpił, także proszę bardzo, pani dyrektor. Dziękuję. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, chciałam powiedzieć, że znana jest NZBN-owi sytuacja państwa, o której mówił pan radny, i wstępy piśmie lokalu i czynniki techniczne nie pozwalają, żeby w tym lokalu założyć łazienkę. Natomiast z ustaleń dokonanych przez NZBN i Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wiem, że czy państwo są ujęci na liście przydziału mieszkań, na liście wymian i jest przygotowany dla nich właśnie lokal zamienny. Także w najbliższym czasie ci państwo będą przekwaterowani. To są na pewno w tym roku. Na pewno to będzie w tym roku.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Proszę, pan radny Grzegorz Białkowski. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rado. Chciałem tutaj przeprosić, bo ja mam tu interpelację i nie zauważyłem tego elementu. Oczywiście mogę odgłosić. Był krok wygłosić. Interpelacja w sprawie uznania słowa zapomnień przyrody. Zgodnie z paragrafem 27 statutu miasta Kalisza oraz artykułem 44 ustawy o ochronie przyrody z roku 2004 zwracam się z prośbą o uznanie topeli włoskiej znajdującej się na terenie przystani żeglarskiej Rad Płaskowski 3A. Pan przewodniczący ten topele bardzo często widzi. Topela włoska, papyrus, migra i talica, forma pokrojowa, rodziną w Polsce topeliczanej znajduje się przy rzece Prośnie na przystani. Jej stan zdrowotny jest bardzo dobry, bez śladów krochnicy. Na obszarze swojej lokalizacji drzewo prezentuje wyjątkowy walor krajobrazowy ze względu na wysokość znacznie przewyższającą otaczające drzewa oraz charakterystyczny wąskokolumniowy pokrój. Ludzie potrzebują żywności nie tylko dla poprawy klimatu, ale również w celach estetycznych. Topele są wielkim pożeraczem dwutlenku węgla, producentem tlenu i nawilżaczem powietrza. Należą do tej nielicznej grupy drzew, które doskonale znoszą zanieczyszczenie powietrza w miastach. Co więcej, topele są dające ogromne rozmiary produkujące wielką ilość liści. Skuteczność i inne drzewa mogą niestety szkodliwe miejskie dyni, barwy i pyły. Liście topy zaopatrzone są w aparaty szkarkowe, przez które prowadzą wymianę gazową, wchłaniając nie tylko dwutlenek węgla, ale również zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Topola podażowa związana z drzewami od zawsze pomagały w oczyszczeniu wód i drogę zanieczyszczenia. Pamiętam, że nawet największa drzewa wcina się zaledwie kilka minut do kilku godzin, aby wyrosło trzeba czekać nawet kilkaset lat. Ja tu jeszcze w tej chwili pozwolę sobie dodać, bo tutaj również mam pismo do pani ochrony przyrody i tam zaznaczę, że ta topola ma 30 metrów, ale według małej wiadomości w tej chwili ona przekracza nawet 50 metrów. No, w tej chwili, tak jak wczoraj orientuję, na przystanie są zakresy, bo były zakresy, żeby to drzewo wyciąć, to jest myślę, czy to postawię. Ja przy tym drzewie w pewnym momencie stanąłem, przyjąłem podstawę bokserską i odroczyłem to wycięcie tego drzewa. W tym czasie powiadomiłem panią ochrony przyrody i ona przyszła tą topelę, zobaczyła, proszę państwa, to co oni napisali, to są bzdury. I teraz jeszcze, przepraszam, jeszcze może przedłużę. I ta topola nie została wycięta. Po dwóch tygodniach, którego dnia przyszedł na przykład troszeczkę później, odcięli cztery konary, bo dostali zezwolenie do 30 metrów od ziemi obojętnych pod drzewo. I teraz się zastanawiam, pana przybyłek ktoś z nich podszedł, no bo pan przybyłek musiał dać zezwolenie na to wycięcie. I teraz jest bardzo trudna sprawa, że pani w ochronie tej przyrody tego drzewa nie widziała, dała zezwolenie na wycięcie. Ja przeciwdziałałem po dwóch tygodniach. Znów napisano pisma, że około odnalezienia drzewa do 30 metrów w górę. Pan tam tej konary widział, jak zdrowe to drzewo jest. No więc teraz ja bym na to nie skończę, proszę państwa. Tutaj dam interpelację i dla pani się dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos poprosił pan przewodniczący Mirosław Gebrysiak, proszę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rado, szanowni państwo. Ja chciałem zadać pytanie tutaj panu prezydentowi
dotyczące nieruchomości przy ulicy Wał Piastowski 3C. Otrzymałem bowiem informację, że ta działka miasta została przejęta w niejasnych okolicznościach i to bez podstawy prawnej przez przedsiębiorcę czy mieszkańca. Tutaj chciałbym uzyskać właśnie szczegółowe informacje zamieszkałego przy ulicy Wał Piastowski 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? A pan naczelnik, proszę. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście szczegółowo możemy odnieść się na piśmie, natomiast tak wstępnie tylko chciałabym wskazać, że faktycznie nieruchomość miasta Kralica przy Wale Piastowskim 3C została zajęta przez właściciela sąsiedniej nieruchomości przy Wale Piastowskim 5 i no niestety muszę powiedzieć, że weszliśmy w spór, jeśli chodzi o tego właściciela. Nie ukrywam, że sprawa jest w sądzie. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że nieruchomość jest zajęta, wystosowaliśmy wezwanie do przedsiębiorstwa, to jest Górskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane. Wysłaliśmy wezwanie do wydania nieruchomości, ponieważ niestety nie było to bezskuteczne. Wystąpiliśmy z pozwem o wydanie nieruchomości do Sądu Rejonowego w Kaliszu. W całym tym procesie przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez prokuranta pana Eugeniusza Maruchę, więc tu w kontekście zapytania pana przewodniczącego nie mamy do czynienia z konkretnym mieszkańcem, tylko z podmiotem prawnym, jakim jest spółka. Sprawa jest w toku, proces jest prowadzony. Nie będę tutaj mówiła nic, jeśli chodzi o szczegóły procesu. Czekamy na rozstrzygnięcie, sprawa jest nadal procedowana. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Kamila Majewska. Panie prezydencie, szanowni państwo, ja chciałam zadać dwa pytania odnośnie budynków. Mianowicie pierwszy budynek, to jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja prawna i co dalej z budynkiem miejskiego ośrodka kultury przy szkole podstawowej numer 18, bo ta sytuacja już bardzo długo trwała, żeby jeszcze były sprawy własnościowe w sądzie i czy to się już w jakiś sposób wyklarowało. Natomiast drugi budynek, o który myślę wielokrotnie pytają mieszkańcy, to domek parkowego. Jak dalej właśnie tutaj, jeśli chodzi o ten budynek? Czy będzie wynajmowany pod jaką planę gospodarczą, czy jakieś inne przeznaczenie, jeśli chodzi o ten obiekt jest planowany? No, kiedy? Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Widzę, że pani naczelnik tu nam zmierza. Proszę. Szanowni państwo, przepraszam, ale mam trochę chwilkę, więc może ten mój głos taki być trochę łamany. Pani przewodnicząca, jeśli chodzi o nieruchomość Twórcy Górnośląskiej, 71, prawie podam, po 71, po byłym roku, to już od dwóch bodajże lat prowadzone jest postępowanie w związku byłych właścicieli odwrotu nieruchomości. My jako miasto Kalisz jesteśmy uczestnikiem, natomiast postępowanie prowadzi starosta Kaliski. Dopóki to postępowanie nie zostanie rozstrzygnięte, kwestia ewentualnego zagospodarowania no jest niemożliwa, dlatego niestety ta nieruchomość jest w naszym władaniu, my ją zabezpieczamy w taki sposób, w jaki to jest możliwe, ale docelowo nie możemy jej przeznaczyć na żadne inne cele. Czekamy na rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o prawa własnościowe do tej nieruchomości. Natomiast jeżeli chodzi o domek parkowego, pan prezydent podjął decyzję i upublicznił wykaz, jeśli chodzi o wydzierżawienie tej nieruchomości. Nieruchomość planowana jest do kapitalnego remontu na koszt dzierżawcy. Planujemy wydzierżawić przetargu pisemnym nieograniczonym na okres 15 lat. Tą nieruchomość po to, by ta nieruchomość zaczęła żyć, żeby mieszkańcy Kalisza mogli korzystać w ramach spaceru w parku, jeśli chodzi o ten budynek na działalność gastronomiczną.
Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Olbieska, proszę. Zresztą zadać panu przewodniczącemu jedno pytanie. Pozwolę proszę, albo zasadniczo informacje, że zwołała się jedna. Dobrze, proszę, proszę. Dobrze, bo to pani. Zasadniczo informacje, że zwołała się żadna osoba, która wyglądała z oczami zdrowy kobiet. Jeżeli to jest poświęcone informacje, to moje pytanie jest, czy będzie taki styl był odprowadzany i to czy mój apel i taka prośba, bo wiem, że to potwierdzenie, które do kobiet. Mogę, jeśli by mogę kobiety zgłosić, że wśród tych kobiet mocno apelowała o to, żeby zdjąć się w stronę dala. I to była prośba, ja też bym myślała, że to jest kandydatura, co się robią, kandydatura, że to jest to, co zmieniło. Dziękuję słusznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski, oświadczenia i informacji. O głos poprosił pan radny Dariusz Rodziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Ja krótko i technicznie zobowiązany poniedziałkowymi ustaleniami tutaj naszych wewnętrznych gremiów. Chciałbym Państwa wszystkich poinformować, poprosić o wpisanie do protokołu i później wszystkich wykonawczych rzeczy o po prostu zmianie technicznej nazwy klubu radnych, współpracy w Koalicji Obywatelskiej, nazwy radnych Platformy Obywatelskiej RP. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan radny Artur. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, taki tutaj wniosek natomiast w ramach dyskusji, która odbyła się w punkcie dotyczącym interpelacji. Pani radna przedstawiła wnioski pewne płynące ze spotkania z mieszkańcami osiedla, z radą osiedla. Pan prezydent poruszył też sprawę przewodniczącego rady osiedla. I powiem tak, taki apel, wniosek do rad osiedlowych. Nie rozumiem, że wszystkie rady osiedla mają wszystkich radnych zapraszać, że jestem, ale jak sądzę do kręgu, to żeby rady osiedlowe spróbowały też skierować do innych radnych, bo to Państwo, że mi to nie chodzi o to, żeby być na każdym zabraniu rady osiedla, ale też oczywiście ja jestem, nie mam jakiejś nadającej informacji rady osiedla, a nie chcę wchodzić, gdy tematy są, które to może rady osiedla nie zostaną w ten temat wpływać. Natomiast taki wniosek, jeżeli rada osiedla ma to porzucenie i chce zaprosić, to więcej radnych w okręgu, być może coś powinno zrobić. Ja tylko powiem, że tym radnym osiedlom, gdzie byłem gdzieś tam zaproszony, pewnie zdrowo było podane dane, no to było za pewne rzeczy działać. No, w takim razie, no proszę, na to osobę pewnie więcej. Muszę go też nazwić. Jeżeli rada miasta nie nosi, to na pewno nie będzie zdrowo osiedla. To jest takie moje zdanie prywatne, to pewnie wprost, ponieważ nie ma sensu, nie ma razem, nie chcę też wygląda w ułożeniu na osiedlu. Bo ja powiem szczerze, dla mnie to nie jest problem rozmowa z drobnym, ja też chcę tutaj ten zapis z przewodniczącym rady osiedla rozmawiamy, ale ten też ten osoba, która chciała być, działać, udzielać to, ale też że z drobnym jest to naprawdę na 20 lat, z drobnym jest na 16 lat, z drobnym robię sensu, bo ona też ten rozmowa nie ma nawet czasami, jak ma wiedzą mam działać, mało prywatne zdanie, czyli myślę, że nawet na pewno rady miasta nie musi być w tej sytuacji, gdy była taka skromna tylko osób, nie radnych kosztowania wręcz, żeby dołączyli wsparli rady osobno, okej, ale jeżeli nie musi, to naprawdę nie róbmy tego, bo to jest łączenie do funkcji, nie wiem, działania taka trójca, więc nie wiem o co chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 12, punkt obywatelski. O zabranie głosu poprosił pan Mikołaj Marucha. Prezes Stowarzyszenia Godzina dla Kalisza, serdecznie zapraszam. Jednocześnie prosiłbym, żeby pamiętać o tym, że to wystąpienie upominamy swoje ramy czasowe, ale proszę. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni, drodzy widzowie. Proszę Państwa, chciałem w ogóle podziękować Państwu, że mam możliwość tak naprawdę wypowiedzieć się tutaj, bo wiem, że w wielu miastach tego nie ma, także dziękujemy. Skoro do Pana Prezydenta nie mam, bo chciałem skierować słowa bezpośrednio do Pana Prezydenta, od razu też uczulę Państwa, że nasze działania, czy w ogóle moje, bo nie chciałem tego wiązać, żeby bezpośrednio ze stowarzyszeniem,
Nie jest to atak, jestem zwykłym obywatelem, mam prawo wymagać od włodarza, gospodarza miasta jako zwykły obywatel, więc po prostu wymagam. Chcę zapytać, czy gdzie w ogóle jest informacja, jeżeli chodzi o tego typu wystąpienia, czy miasto w ogóle reklamowało możliwość uczestniczenia organizacji pozarządowych w tego typu wystąpienia? Czy jest to nagłaśnianie, czy jest pokazywane ludziom, dawane ludziom znać, że jest możliwość uczestnictwa, bo jak dobrze, przynajmniej w tym momencie widzę, my jesteśmy w moim zastępcy jako jedyni w tym momencie tutaj. Chciałem również zapytać pana prezydenta, w jaki sposób pan prezydent Ostakowicza z stylem objęcia urzędów wspiera i pomaga lokalnym przedsiębiorcom oraz z jakim skutkiem. Proszę bym to przedstawić w ujęciu czasowym, bo wiem, że jest wielu przedsiębiorców w Kalisu, którzy mają wielkie problemy i no, tej pomocy jakby nie ma. Tam była jakaś pomoc w postaci niewielkich wpłat tam przestoju covidowego i to było wszystko. Natomiast wydaje mi się, że jako osoby, które prowadzą przedsiębiorstwa, wydają pieniądze tutaj w mieście, ważne by było, żeby tych ludzi przede wszystkim wspierać, to akurat odnosi się na przykład do tego, że Kalisz jest zagłębiem wielkich supermarketów. One po prostu rosną jak gdyby po deszczu. Kolejna kwestia, to chciałbym wykorzystać, pozyskać informacje odnośnie determinantów decyzji dotyczących remontu pana gabinetu pana prezydenta, wyposażenia, co z tymi nieruchomościami gabinetu się stało, czy remont sali recepcyjnej był niezbędny w dobie pandemii, tym bardziej tych pieniędzy prawie czy zakup auta służbowego dla pana prezydenta też był konieczny i wydano to, że na pierwszy tego dochodzi przecież kierowca. Oraz czy przede wszystkim stan nieruchomości na dzień dzisiejszy rzeczywiście wymagał remontu i chciałbym to, żeby to było dokładnie z dokładną dokumentację chciałbym prosić. Przepraszam, pierwszy raz występuję w takim miejscu, że ktoś się stosuje. Dokumentację fotograficzną, ewentualnie audiowizualną, bądź opinię jakichś pracowników, ekspertów, którzy mogą potwierdzić, że rzeczywiście było to niezbędne, żeby tego typu inwestycje podejmować. Wsparte moje pytanie. Czy z ogólnej kwoty zadłużenia miasta na około 270 milionów złotych na dzień dzisiejszy, jaki procent tego zadłużenia stanowią kredyty preferencyjne oraz jaki komercyjne? Czy mamy plan bądź strategię bezpośrednią, bo plan planem, ale czy to jest bezpośrednia strategia, żeby spłacać to zadłużenie? Bądź to jest w ogóle odpowiedzialny za nadzorem tych zobowiązań, bo tak jak widzę, to czasowo wygląda to w ten sposób, że to zobowiązanie, to zadłużenie będzie rosło. Czyli przyjdzie kolejny prezydent, czy pan prezydent będzie dalej prezydentem, to jest nieistotne, to zadłużenie rośnie. Proszę Państwa, to jest, mi się wydaje, że jeden z bardziej ważnych tematów na dzień dzisiejszy, bo jeżeli panowie urosną do 300, do 400 milionów złotych, skąd im pozostanie pieniądze na spłacanie tego? Idzie na inflację, ludzie będą płacić coraz więcej, bo wszystko pieniądze będzie trzeba znaleźć. Zapłacą zwykli zjadacze chleba. I teraz kwestia jeszcze właśnie odnośnie inwestycji, które mamy na terenie miasta. Tych inwestycji jest bardzo dużo. Spalisza zrobiła się Warszawa, jeżeli chodzi o kwestię przejazdu, powiedzmy w godzinach takich największych ruchu, czyli 14, 16 godzina, bądź w ogóle z rana, gdy na przykład odwodzę dzieci do przedszkola. No, powiem Państwu, że to woła o końcu do nieba. Nie wiem, czy to zostało jakoś przemyślane. Kolejna kwestia to jest jeszcze taka, że proszę zauważyć jeden bardzo ważny dominans teraz. Ulice, które są remontowane, są jakby wyłączone z ruchu, więc te ulice, które teraz, z których korzystają wszyscy, są dwukrotnie bardziej obciążone, więc kończymy inwestycje tam, gdzie teraz są remonty. Zaraz pokażę, że te, które były notorycznie używane, bo teraz oczywiście zwiększały się ilość ciężarówek w mieście, będą zaraz też znowu do remontu, czyli kolejne inwestycje, kolejne zadłużenie. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie moje, to jest przedostatnie, już skończę. Chciałem zapytać, jakie koszty ponieśli podatnicy Kaliscy z tytułu zorganizowania uroczystej sesji Rady Miasta z Kalisza 10 września 2001 roku? Oraz ostatnie, czy pan prezydent jakby osobiście, nie wiem, czy pan prezydent ma takie możliwości, rozumiem, że ma też napięty grafik, czy konsultował z mieszkańcami
którzy w tym momencie w swoich domostwach mało czy blisko domostw mają inwestycje poważne, czy w ogóle ktoś rozmawia z tymi ludźmi, więc uprzedza ich, że to może być trudne, problematyczne, czy ktoś w ogóle po prostu po sobie porozmawiał tak naprawdę z ludźmi, bo bym powiedział, że to wszystko boli, nie to, że pan prezydent nie chodzi i nie dyskutuje z ludźmi otwarcie po prostu, albo żeby kogoś wysłać, to być kochani, drodzy mieszkańcy, kochani, przepraszam. No, może być trudno, może być trudniej, może będzie gorzej, może to będzie dłużej trwało. Nie widziałem tego typu, że tak powiem, sytuacji z pana prezydenta, żeby rzeczywiście ktoś chodził i rozmawiał z ludźmi i potem bądź wyjaśniał, że ta inwestycja na wyższy przeciągną, bo tak widzimy, wiele inwestycji stali się to przeciąga w czasie. No niestety nie wygląda to dobrze. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Z tego co wiem, jeszcze prosił o zabranie głosu jeszcze jeden pan też z Stowarzyszenia Godzina dla Kamiska. Proszę bardzo i prosiłbym o przedstawienie się, bo niestety nie mam zapisane tutaj imienia i nazwiska, proszę bardzo. Dzień dobry, witam państwa wszystkich zgromadzonych. Jestem Kamil Lewak, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Godzina dla Kalisza. Dziękujemy za możliwość w ogóle wystąpienia tutaj dzisiaj. Mam do państwa 7 pytań. Szkoda tylko, że pana prezydenta nie ma. Szanując państwa, jest ten czas, jest straszny. A więc, pierwsze pytanie. Kto zgłosił oraz kto wypowiedział za wyrażenie zgody na inwestycje pod tytułem ubikacja za 310 tysięcy złotych w Parku Przyjaźni? Że chodnik oraz ulice Skolnictwa domagał się natychmiastowego remontu, a w miejsce tej nietrafionej kościelnej inwestycji można byłoby wyremontować publiczne szparety, które stoją zamknięte. Pytanie drugie. Kto zadecydował o remoncie ulicy Śródmiejskiej, w której celem inwestycji było sprawienie kontrapasu dla rowerzystów, który był totalnie nieprzemyślanym pomysłem? Inwestycja około 700 tysięcy złotych oraz kolejna przebudowa, która kosztuje miasto około 100 milionów złotych. Trzecie pytanie. Jakie związki sportowe, federacje, kluby sportowe dofinansowują lub wspomagają miasto Kalisz? Zbyt szczególnie. Od kiedy? Jakie wysokości składki? Inne formy wspierania sportowców. Czwarte pytanie. Czy ustawa zamówienia publiczne zwalnia pana prezydenta z logicznego myślenia? To znaczy, wyrobienie jednej firmy, która w tym samym czasie realizuje kilka kluczowych inwestycji, paraliżujący wrót w całym mieście. Tym bardziej, że pan prezydent jest architektem. Jakie wysokości naliczono karą za nieterminową realizację inwestycji drogowych podmiotom niewykonującym? Piąte pytanie. Czy na terenie miasta Kalisz znajdują się grupy lobbystyczne? Jeśli tak, to jakie? Jaki jest ich wpływ na podejmowane decyzje inwestycje? Jaki jest ich siła oddziaływania na miasto oraz gdzie się znajdują siedziby główne? Dobrze byłoby, to chociaż były lokalne. Jeśli stanowisko miasta Kalisz przyjęło, jakie stanowisko miasta Kalisz przyjęło oraz jakie poczyniło kroki w celu ratowania lokalnych przedsiębiorców przed nielegalnym, bezpodstawnym prawnie działaniem sanepidu? Przykładowo restauracja Góra i Dół. Szóste pytanie. Kto z państwa prowadzi nadzór merytoryczny nad przygotowywanymi odpowiedziami na pytania w informacjach publicznych, które są zbyt ogólnie wymijające lub nieodpowiadające na zadawane pytania? Siódme, ostatnie. Miasto Kalisz funkcjonuje z podatków. Dlaczego więc nie dba o firmy, które generują ogromne przychody, jak na budżet miasta Kalisz, i pozwala się na straty związane z wycieczką kapitału na tereny pozamiejskie? Jest to działanie na niekorzyść miasta Kalisz, a jest to jedyne wyjście dla przedsiębiorców, którzy chcą by ich firmy prosperowały. W związku z tym, dlaczego inne kapitały są bardziej uprzywilejowane, traktowane fiskalnie, administracyjnie lepiej? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z wielością pytań, które Państwo zadali, a z drugiej strony nasz regulamin, powiem wprost, wprowadzając punkty głosu obywatelskiego, może go nie doprecyzowaliśmy i tu też jest taka sytuacja, że nie jest za bardzo przewidziana jest dyskusja nad tym punktem, ponieważ z reguły są to oświadczenia różnego rodzaju organizacji, które mają bezpośrednio jakąś sprawę do Rady Miasta czy do Pana Prezydenta.
Natomiast no nie ukrywam, że większość tych pytań, które Państwo zadali, można zadać bezpośrednio albo sprawić w Biuletynie Informacji Publicznej, albo zadając pytanie, czy to do Urzędu Miasta, czy przede wszystkim do Urzędu Miasta. Ale w związku z tym, że Państwo to przesłali, to ja pozwolę sobie przekazać te pytania do Kancelarii Pana Prezydenta. I myślę, że uzyskają Państwo odpowiedzi na te pytania. Natomiast dla nas, jako dla radnych, to też jest wskazówka taka, że może powinniśmy popracować nad tym, jak ten punkt obywatelski nasz ma wyglądać, bo tu Państwo no, zadali jakieś tam określone pytania. Tak jak powiedziałem, według mnie większość z nich znajduje się odpowiedzi, czy też będzie znajdowała się w Biuletynie Informacji Publicznej, ale no, mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie zostaną zadane inne pytania, bądź wygłoszone inne oświadczenie, de facto według regulaminu naszej sesji, według regulaminu Rady Miasta nie za bardzo mamy możliwość zabrania głosu i odniesienia się. I to jest dosyć specyficzne. Dlatego tak jak powiedziałem, ja pozostawiam te pytania w formie pisemnej i zostaną... proszę bardzo, Panie Prezydencie, proszę. Oczywiście, ale myślę, że Pan nam również na tym zależy, żeby tutaj na tej sali może to o tych sprawach usłyszeć, zwłaszcza, że część tych pytań już się pojawiało, no na odpowiedzi udzielaliśmy Panom. Na niektóre z nich te pytania dublują jakby zapytania radnych, tak wcześniejsze, które się tutaj na sesji Rady pojawiały. Jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, no to Szanowni Państwo, my myślę, że tutaj klimat dla przedsiębiorców w Kaliszu robimy bardzo dobry. To, co Panowie mówią, że kilka lat temu dochodziło do takich sytuacji, że przedsiębiorcy woleli budować gdzieś tam w polu czy pod lasem. Były takie sytuacje. Natomiast w ostatnich latach jeszcze sobie spojrzeli i zadać sobie trudu przejechać się po terenach inwestycyjnych w Kaliszu, ile obiektów powstało. Między innymi to słynna Pana Pani i proszę sobie porozmawiać z tymi ludźmi, oni inwestują w całej Polsce. Jakie jest podejście w Kaliszu w tej chwili samorządu do przedsiębiorców? To jest akurat duży przedsiębiorca, ale my współpracujemy na bieżąco z małymi. Mało tego, mamy bardzo dobrą współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą i to nawet mam spotkanie z Panem Prezesem i Wiceprezesem i na bieżąco jesteśmy w kontaktach. I to jest to również tutaj, jak wracam do Pani Barbary Oliwieckiej, która stwierdziła, że ona ma taki pomysł na wszystko, żeby jakieś rady czy gremia powoływać. My nie musimy powoływać żadnej rady kalińskiego biznesu, bo tych spotkań po prostu nic nie wynika i poprzednia kadencja to pokazała. Natomiast my bezpośrednio z inwestorami, z przedsiębiorcami rozmawiamy, do mnie dzwonią, są w stanie się dostać w takim momencie i to nieważne, czy to jest lepikarz, czy handluje tytuszką, czy chce budować halę i cokolwiek robi. Dobrze Pan to o tym wie, bo jak Pan potrzebował na samym początku, to oczywiście stowarzyszenie, żeby pomóc Wam i wesprzeć, jako wydział, przy sprzątaniu miasta, to my Wam to pomogliśmy w tym. I proszę przyznać, że pomagaliśmy. Jeżeli Pan sobie żeby nie wchodzić w dyskusję. Dobrze, potrzebował Pan pomocy, za każdym razem, kiedy będzie Pan potrzebował pomocy, bo będzie Pan chciał zrobić coś dobrego dla miasta, to my Panu pomożemy. Jeżeli chodzi o uroczystą sesję, wszystko odpowiemy. Inwestycje, które blokują, no Szanowni Państwo, no to miasto wygląda jak wygląda, no tych remontów nie było, my musimy je przeprowadzić. To jest oczywiście ryzyko. Niektórzy twierdzą tak, lepiej nic nie robić, bo się nie zamknie ulicy, bo ktoś tam nie będzie przez moment niezadowolony, natomiast my zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Mamy krótki okres czasu, pracujemy tu 5 lat dla miasta i chcemy zrobić jak najwięcej. I to zrobimy, to te remonty się niebawem skończą i będziemy jeździć i być w zupełnie innym mieście. To ja swoim wyborcom obiecałem i do tego doprowadzę. Oczywiście są w tej chwili pewne niedogodności. Ja się przepraszamy za to mieszkańców, treści ma wyrozumiałość. Jeszcze przemęczymy się z tych kwestii, korka stoimy i przemęczymy. Ja tak samo, bo czasami jeżdżę samochodem. Moi rodzice, moi znajomi, wszyscy, którzy tutaj siedzą, musieli tutaj w tych korkach przyjechać, i czy musimy przemęczyć, żeby jeździć po lepszym mieście. Czy, no wiadomo, że jeżeli robimy jakąś drogę, no to trzeba krótki drogas, no to nie ma. Nie ma jakby innego rozwiązania. Także oczywiście, jeżeli drogi wymagają remontów, to również to robimy.
Na temat grup lobbystycznych, to tutaj nie rozumiem tego pytania. Ja z żadną grupą się tutaj w Kalisu nie spotkałem, chyba że na przykład każda grupa lobbystyczna uznaje Radę Osiedla albo jakiegoś radnego, który przychodzi z grupą mieszkańców. To są dla mnie grupy lobbystyczne i rzeczywiście jest takie, trochę tak to wygląda, że ci, którzy często przychodzą tą dziurę w brzuchu, jak to się mówi, bo my mamy tu mnóstwo spraw codziennie, mnóstwo spraw, nie jesteśmy wszystkim naraz wszystkiego zrobić i pomóc. Za później jest tyle, no, że nie jesteśmy w stanie. I niestety tak trochę jest, że ci, którzy tą dziurę potrafią najbardziej wierzyć, często tą pomoc otrzymują. Lokalni przedsiębiorcy, to już powiedziałem, pomagamy, czy my reklamujemy. Każdy doskonale wie, że może przyjść i może tutaj sobie zabrać głos i powiedzieć, może skorzystać z radnych, tu już było niejednokrotnie, pojawiały się już na apele z towarzyszeń. No, mamy taką jakby obserwację, że bardzo często to wynika z pewnych takich procesów, też to są polityczne wystąpienia, chociażby w przypadku tamtych marszów równości różnych, czy tych marszów albo z drugiej strony patriotycznych. Często tutaj jest to miejsce takie, że można tutaj swoje poglądy, oczekiwania wygłosić. Czy my wspieramy niemiecki kapitał, nie wiem fiskalnie, nie wiem w jaki sposób, tutaj w ogóle z tego pytania nie rozumiem, ponieważ nie dochodzi do takich sytuacji. Tak jak mówię, my wspieramy i będziemy wspierać tylko tych przedsiębiorców, którzy w Kaliszu płacą podatki, bo to jest dla nas jakby partner do rozmowy. Gabinet prezydenta, sala recepcyjna, no to oczywiście jest wszystko, można było tego nie robić. Mój gabinet, ten, w którym w tej chwili siedzę, plany remontu tego gabinetu, to już pewnie 3-4 lata temu, nie ma pani naczelnik. To był wstyd, panowie, to był wstyd, jak ten gabinet wyglądał i był wstyd kogokolwiek tam przyjąć w tym gabinecie. Nie mówiąc o tej sali, bo panowie pewnie są pierwszy raz, nie widzieliście, jak ta sala wyglądała. Panie prezydencie, nie widzieliście tego? Ja ponieważ ja wspomniałem, żeby nie wchodzić w dyskusję, bo państwo nie mają możliwości odniesienia się do tego, ponieważ ja zaraz będę kończył obrady sesji. Ale ja mogę w ten sposób działać. Panie przewodniczący, proszę mi dać, bo my tu często pracujemy, naprawdę, a tu to jest bardzo niesprawiedliwe, bo w ten sposób to można różne tam rzeczy i bajki opowiadać. Toaleta w parku Przyjaźni. Jakby państwo mieszkali w okolicach Parku Przyjaźni, byście znali ludzi z Serbinowa, tam właśnie z tych okolic, to byście wiedzieli, jaka była ich największa bolączka. To była toaleta publiczna, której nie było. I każda inna toaleta, jaką chciałby pan zbudować, od podstaw, wymurować, tam postawić, byłaby droższa od tej, która jest tam w tej chwili. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyła. Mało tego, kolejne tego typu ubikacje będą stawały, ponieważ one są bezobsługowe, samoczyszczące, bezpieczne, nowoczesne i ekologiczne. I tak jak inne miasta, duże, mniejsze, takie toalety stawiają, my również będziemy stawiali. Jeżeli chodzi o remont toalet istniejących na plantach, jest projekt, jest przetarg, w tej chwili te oferty były przekraczające zabezpieczone stopy, natomiast myślę, że w tej chwili po kolejnym przetargu, który przed tymi cenami będziemy również to na plantach modernizować, a inwestycje kolejne w parku Przyjaźni będą w kolejnych latach, zrobimy alejkę, zrobimy amfiteatr i również to miejsce, w którym 20-30 lat nic nie działo, o to zadbane, wymienimy oświetlenie i mieszkańcy będą mieli kolejne miejsce do aktywnej rekreacji, ale również do tego, by spotkać się na powietrzu i posłuchać jakiegoś fajnego koncertu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja będę miał taką prośbę i nie ukrywam, że ponieważ nie jestem jakby bezpośrednio członkiem komisji, ale tu zwracam się do pana przewodniczącego Zbigniewa Włodarka, który jest przewodniczącym Komisji Prawa. Gdyby dało radę na posiedzeniu Komisji Prawa przedyskutować kwestię usystematyzowania punktu obywatelskiego, ponieważ on w chwili obecnej rzeczywiście nie jest jakby doprecyzowany i daje taką, pewne są niedomówienia, nie chciałbym, żeby to pozostało, może trzeba byłoby spotkać się z panem przewodniczącym, bo zawsze tutaj
w jakiś sposób, jeżeli chodzi o wspólny głos, no, mogliśmy liczyć. Także proszę bardzo panie Leonardzie Gwiezdki. Nie udzielam państwu głosu, bo ja od razu sygnalizuję, że chcieli państwo zabrać głos, ale tak jak powiedziałem, nie chciałbym rozpętywać tutaj dyskusji, no bo nie przewiduję też nasz regulamin. Bardzo krótko, wniosek formalny, po dyskusji w tym punkcie również do pana przewodniczącego i do pana przewodniczącego Włodarka. Zwracam się, żeby ten temat przedyskutować. Wniosek, nasz punkt obywatelski jest niedopracowany. Wcześniej już miałem sposobność odczuć to na własne uszy, gdy jacyś państwo apelowali takimi dziwnymi apelami, gdy to było 2-3 lata temu, czy 2 lata temu, nie pamiętam dokładnie. I należy być do takiej sytuacji, że mówię teraz formalnie, że ktoś zgłasza wniosek obywatelski dobrze, przepraszam za trudne stwierdzenia, no ktoś zaprasza swoje wystąpienie, oczywiście nie może pan mieć tego do siebie, to jest przykład taki fikcyjny, bo to głos roboty i to jest takie wniosek kończy na to posiedzenie obrotne, zachodziło na znać głosy zabrać, tak? Także ja widzę, że to są odpowiedzi CPA, natomiast proszę, bo będę procedowała, że byłaby też zadania dyskusja w tym punkcie, ponieważ to sama wymaga tego, bo będzie sytuacja tego wymagać, a wszystko nie po prostu nie. No to, no zwiastuj, proste. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 43. sesji. Następna 44. sesja odbędzie się 28 października 2021 roku o godzinie 9.00.